pani miała okazję jechać raz na pejsce. Nie, 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 nie. Otwieram sesję Rady Gminy Branice w dniu 19 grudnia 2022 roku. Witam serdecznie wszystkich radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam pana wójta Sebastiana Bacę. Witam pana radcę prawnego, pana Stefana Greflinga. Poproszę teraz wszystkich radnych obecnych o potwierdzenie swojej obecności poprzez przyciśnięcie dowolnego przycisku. Czy system działa? System działa, tylko że ci, co wcisnęli przed momentem. To zaraz powtórzymy. Dobra, go zamknę jeszcze raz. Proszę o powtórzenie potwierdzenia swojej obecności poprzez przyciśnięcie przycisku. Trwa sprawdzenie obecności. Następuje zliczanie obecnych. Jest 10. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, czyli prawomocność obrad. W sesji uczestniczy od tej pory 11 radnych. Przedstawiam teraz proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Punkt piąty, informacja wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt szósty, informacja przewodniczącego rady z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej rady gminy. Punkt siódmy, sprawozdanie przewodniczącej komisji z działalności w okresie między sesjami. Punkt ósmy, informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. Punkt dziewiąty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Branice oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Branice na 2023 rok. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. Punkt dwunasty, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Branice na lata 2023-2025. Punkt 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Branice. Punkt 14. Porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 2 grudnia 2022 roku na działalność wójta gminy Branice. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. Punkt 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr 37/393/21 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Branice na lata 2022-2025. Punkt 18. Wolne wnioski, informacje. Punkt 19. Zakończenie sesji. Czy są jakieś wnioski do porządku obrad dzisiejszych? Ja tutaj chciałabym przygotowano, mam już wpłynął wniosek w dniu dzisiejszym wójta o dołączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji dwóch nowych punktów. Jest to punkt podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Branice do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Byłby to jako nowy punkt wprowadzony do porządku obrad jako 18. I w tym samym wniosku jest jeszcze jedna uchwała. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Branice wkładu niepieniężnego do społecznej inicjatywy mieszkaniowej Opolskie Południe spółka z o.o. z siedzibą w Prudniku w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w gminie Branice przy ulicy Szkolnej. Czy są jeszcze jakieś wnioski do dzisiejszego porządku obrad?
Nie ma, więc zarządzam. Od tej pory jest 12 radnych. Zatem zarządzam głosowanie o dołączenie do porządku obrad dzisiejszej sesji tych dwóch nowych punktów wniosku pana wójta. Zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego wniosku do dzisiejszego porządku? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Brańce jednogłośnie przyjęła wniosek pana wójta o wprowadzenie tych punktów do porządku obrad. Zarządzam zatem teraz głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad już z uwzględnieniem tych dwóch punktów, w punkcie 18, 19, punkt 20 wolne wnioski informacji, punkt 21 zakończenie sesji pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy Brańce jednogłośnie podjęła uchwałę o potwierdzeniu proponowanego porządku obrad. Zatem przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. Sesja pierwsza, która odbyła się 21 listopada 2022 roku. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z tej sesji? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 głosów za, 1 wstrzymany. Stwierdzam, że Rada Gminy Brańce przyjęła protokół sesji, która odbyła się 21 listopada 2022 roku. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu sesji, która odbyła się 28 listopada. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowanie trwa. 11 głosów za, 1 wstrzymany. Stwierdzam, że Rada Gminy Brańce przyjęła protokół sesji, która odbyła się 28 listopada. Punkt 5 porządku obrad. Informacja wójta z działalności w okresie między sesjami. Informacja została państwu przedstawiona na piśmie. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Dziękuję. Punkt 6. Informacja przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy. Również przedstawiona została państwu na piśmie. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Dziękuję. Punkt 7 porządku obrad. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Działalności w okresie między sesjami. Otwieram dyskusję. Proszę o informację przewodniczącą Komisji Budżetowo-Oświatowej. Komisja spotkała się dwa razy, pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji oraz nad budżetem gminy Brańce na rok 2023. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o informację przewodniczącego Komisji Lokalno-Rolnej. Komisja Rolna spotkała się również dwa razy. Omawiane były punkty na dzisiejszą sesję i plan pracy komisji na 2023 rok. Dziękuję bardzo. Proszę o informację przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja spotkała się raz, albowiem w dniu 2 grudnia 2022 roku do Rady Gminy wpłynęła skarga na działalność wójta gminy Brańce w postaci braku udostępniania danych przestrzennych za pośrednictwem usług danych przestrzennych, w tym pobierania. Komisja Skargi Wniosków przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. W dniu 9 grudnia
oraz pozyskanie informacji i wyjaśnień z Urzędu Gminy Brańce ustaliła, że dostęp do zbioru danych przestrzennych i miejscowych planów Urzędu Gminy Brańce jest zapewniony poprzez wskazaną w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych usługę pobierania dla zbioru. Zbiór danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy stwierdzić, iż Wójt Gminy Brańce udostępnia zbiory danych przestrzennych zgodnie z artykułem 9 ustawy 1 punkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej za pomocą usługi danych przestrzennych pobieranych. Dodatkowo gmina nie ogranicza w żaden sposób dostępu do informacji publicznej, wręcz przeciwnie, opisane wcześniej zbiory danych oraz usługi są dostępne publicznie bez ograniczeń i nie wymagają jakiejkolwiek interakcji klienta z urzędem. Komisja uznała skargę za bezzasadną i w tym przedmiocie skierowała do Rady Gminy Brańce stosowny projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o informację przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna spotkała się dwa razy i to była analiza budżetu za pierwsze półrocze oraz plan pracy na następny rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych. Otwieram dyskusję. Na ostatniej sesji radny Roman Lenartowicz złoży interpelację do powiatu Głubczyckiego w sprawie naprawy ubytku w drodze powiatowej. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, także cieszę się bardzo. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. Interpelacje, zapytania radnych. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Lenartowicz Roman. Mam prośbę do wójta, żeby strażakom ochotnikom zakupić pług, muchawę, bo przepada jak w sobotę mieli. Jeden tam nie wiem czy zasłab, straż ledwie co się dostała. Jakby nie rolnicy swoim sprzętem, kłopot by było zawsze ta wysocka droga. Zakupić, naprawdę oni robotę zrobią, póki jeszcze te stare nasze polskie napęd na wszystkie koła. I chciałem podziękować panu Markowi Mazoleckiemu, że bezinteresownie też jechał w drogę odwalać, nie patrzył na nic. Panu Cześkowi Glapie z Branic. I proszę wójta, żeby naprawdę przemyśleć dodatkowo, bo za Głubczycę dojedzie do nas zawodówka. To już za późno jest, a społeczna straż naprawdę robi najgorszą robotę. Zawsze czy w pożarze, czy w wypadku. Pierwsi oni są w pogotowiu. Naprawdę zakupić, mają ogrzewane garaże, póki jeszcze nasze stare są niezawodny sprzęt, dadzą sobie radę i chłopacy odśnieżą w nagle pomocy, bo tak firma, która wygra przetarg, nie wie czy na drugi rok też wygra, nie będzie inwestować za potężny, drogocenny sprzęt. Naprawdę proszę wszystkich radnych, pana wójta, naprawdę warto. Muchawę, pług, zaczepią, będą jeździć. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś interpelacje i zapytania, panowie radni i panie? Proszę, kto ma jeszcze przygotowane panów radnych zapytania? Proszę bardzo. Pan radny Kukla Wojciech. Przypominam, że to nie jest punkt wolny, wnioski, informacje, tylko interpelacje, zapytania, które składamy na piśmie, panie Romanie. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo, pan radny Wojciech Kukla. Krótko i na temat. Panie Sebastianie, kto wygrał i realizuje przetarg na odśnieżanie dróg gminnych? Przepraszam, panie radny, czy możemy zostawić to panie Wojciechu na wolne wnioski, informacje, bo widzę, że nie jest to interpelacja na piśmie, tylko takie wolne wnioski, które możemy przenieść do punktu ostatniego. Dobrze? Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panów radnych posiada jeszcze interpelacje, zapytania na piśmie, które chce skierować? Nie ma, dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu, zamykam dyskusję, przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Brańce oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Brańce na 2023 rok. Otwieram dyskusję. Wszystkie komisje pracowały nad planami. Nie ma żadnych pytań. Zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za zatwierdzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 głosów za, 1 wstrzymany. Stwierdzam, że Rada Gminy Brańce podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Brańce oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Brańce na 2023 rok. Punkt 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. Otwieram dyskusję. Oddaję głos pani skarbnik.
Projekt budżetu na 2023 rok był już omawiany na dwóch komisjach, czyli dotyczącej budżetu i dotyczącej dzisiejszej sesji. Projekt ten został zaktualizowany i dotyczyło tego, że projekt Cyfrowa Gmina, w związku, że nie został rozstrzygnięty przetarg, będzie realizowany w przyszłym roku. W związku z tym zostały zwiększone wydatki bieżące i zwiększone przychody. Wysokość wydatków tego projektu. W związku z tym też zwiększony został deficyt. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik? Bardzo proszę, pan radny Lenartowicz. Ja bym prosił, żeby przynajmniej panie wójcie tam w paru słowach te główne zadania wymienić, te, które nas czekają. Jak pan to widzi ze swojej strony? Dziękuję bardzo. Daję głos panu wójtowi. Moi drodzy, to są zadania, o których mówiliśmy w tym roku, a pewnie prace nad nimi rozpoczną się w przyszłym, czyli mowa o ścieżce rowerowej Bobuluszki Branice, o drodze i ścieżce rowerowej Wysoka Branice, termomodernizacji i remontu atrium w szkole podstawowej w Branicach i jeszcze o remoncie naszych świetlic. Nie wiem, czy coś mi jeszcze uciekło. Jeszcze będą jakieś mniejsze projekty, ale w tym momencie nie mamy formalnie podpisanej umowy o dofinansowanie, w związku z tym nie będę nic na ten temat więcej mówił, ale wiem, że wszystko zmierza do tego, żebyśmy te projekty realizowali. Natomiast też proszę wyłapać słowa pani skarbnik dotyczące tego, że mimo ambitnego budżetu, bo to chyba jeden z większych w historii, to jest budżet deficytowy. Pani skarbnik mówiła o deficycie. Proszę też o tym pamiętać a propos życzeń swoich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Lenartowicz Roman. Panie wójcie, droga do Wysokiej ile metrów będzie szeroka? Bo chodzi coraz większy sprzędziec, żeby ta droga posłużyła, żeby po jakimś czasie pobocze nie były popękane. Jaka szerokość tam drogi będzie? Dziękuję bardzo. Proszę panie wójcie, jeśli można. 6 metrów razem z poboczami, panie Romku. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie budżetu? Proszę bardzo, pan radny Wojciech Huchla. Na ostatniej komisji szkoda, że nie mam protokołu, ale była tutaj sytuacja związana z przedszkolem we Włodzieninie. Zatrudniona tam była i jest chyba jeszcze osoba, która jest na stażu. Staż kończy się 31 grudnia, jeśli się nie mylę. Rodzice byli tu, nawet jest pisemko z wnioskiem, żeby tej osoby nie zwalniać. Mnie interesuje teraz dwie sprawy. Pani minister oświaty Jarmonej, no była tam tak na takiej inspekcji, jak to tam funkcjonuje, tak? Deklarowała pani, że pani będzie. Aha, dobra, to jedna sprawa załatwiona. I teraz tak, z tego posiedzenia komisji wywnioskowałem, że po prostu gminy nie stać na sfinansowanie ewentualnego dalszego zatrudnienia tej osoby. Budżet układa i projektodawcą budżetu jest wójt. On najlepiej, dopóki ja się nie dowiem, wie co i jak i gdzie podzielić te pieniądze. I to jest jego niezbywalne prawo i on ten projekt nam, Radzie Gminy, przedstawia. Z drugiej strony, patrząc na tą sytuację we Włodzieninie, mam pewien niedosyt, że tak ze względów czysto finansowych, bez żadnych innych przesłanek, zwalnia się osobę, która jakiś na pół roku już tam pracuje, już nawiązała emocjonalny kontakt z dziećmi, już dzieci traktują tą panią bardzo też emocjonalnie. I moje pytanie sprowadza się do jednej rzeczy, pewne wartości, które powinniśmy reprezentować. Czy materializm
ma nas radnych, ja nie mówię o wójcie, ma nas radnych wyzbyć tych wartości, które są wartościami bardzo ludzkimi, bardzo ogólnymi. Warto się zastanowić nad tym, bo dla mnie jest to nie do końca do zaakceptowania, że w którymś momencie zostawiamy, może to jest przesada, ale takie to jest moje uzasadnienie, te dzieci bez tej nauczycielki. Czy skórka jest warta wyprawki? I to jest takie mój wstęp. Patrząc na budżet, zobaczyłem pozycję, już mówię, to jest tak, gdzie to jest, tu. Wójt zaplanował 50 tysięcy na renowację pomnika świętego Nepomucena. Teraz patrzyłem do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Taki pomnik wpisany do rejestru zabytków jest w Brynicach. I moje pytanie sprowadza się do tego, czy planując pan, panie Sebastianie, tą kwotę, wie pan, że każda kolejna procedura to jest trochę tych papierów, trochę tych uzasadnień i dopiero na samym końcu wojewódzki konserwator zabytków wyraża zgodę. Trzeba znaleźć firmę, która wykona. Trzeba wystąpić ewentualnie później z wnioskiem, bo są takie szanse, o refundację za wykonane prace. Ja jako radny o tym nic nie wiem. Pan sobie zaplanował na 350 tysięcy. Ma pan do tego prawo i tego nie neguję. Natomiast 50 tysięcy to jest kwota, która być może w innym układzie pozwoliłaby tą nauczycielkę zatrudnić w dalszym ciągu w tym przedszkolu. I ciągle na komisji podkreślałem ten element. My radni musimy wybrać. My możemy zmienić to, co wójt zaplanował. Bo to jest takie nasze niezbywalne prawo. I nic więcej. Jeżeli tego nie zmienimy, 50 tysięcy może zostać wykorzystane. Jeżeli się nie uda sformalizować tego wszystkiego, wójt może sobie przenieść na inne wydatki. Może przenosić między działami. Ja jako radny o tym nie wiem. I ostatecznie, panie Sebastianie, moje pytanie. Powracam do tego, co pan powiedział. Pana słowa brzmiały tak. Jeżeli się okaże naprawdę, że jest to, powiedzmy, konieczne, jest możliwość utrzymania tej pani w dalszym ciągu w tej pracy. Ale był warunek jeden. Jeżeli będą pieniądze, i to jest jasne. Dlatego już kończę moje ostatnie zdanie i pytanie jest takie, bo ono jeszcze wróci do tego. Czy kamienna figurka zapewni bezpieczeństwo tym dzieciom, zapewni prawidłowy rozwój wychowawczy w przedszkolu i czy ta kamienna figurka zejdzie wtedy, kiedy trzeba będzie i pomoże tym dzieciom. Dlatego proponuję, gdzie to jest, ten pani skarbnik, z tego działu, dopóki się sprawa nie wyklaruje, przenieść te 50 tysięcy do rezerwy ogólnej. Zaznaczeniem, że być może albo światówka, albo zabytki. Ale dopiero jak cała dokumentacja będzie gotowa, wtedy będziemy mogli zadecydować, na co dać. To jest mój taki wniosek formalny. Jeżeli pan wójt czy pani skarbnik się do tego odniesie, to dobrze, ale po tym odniesieniu proszę o przegłosowanie tego wniosku. Dziękuję bardzo. Oddaję najpierw głos panu wójtowi. Bardzo proszę. Ja może w kwestiach finansowych, a pani Iwona mnie uzupełni w kwestiach związanych z oświatą. Panie Wojtku, no nie podejrzewałbym o to, że pan może skłamać. Sądzę, że jest pan raczej człowiekiem honorowym, bo rozmawialiśmy o tym na komisji wspólnej. Myślę, że inni radni mi uzupełnią i doskonale pan wie, dlaczego robimy tą figurkę, czy dlaczego chcemy ją naprawiać. W związku z tym zwalam tą chwilową niepoczytalność myślową
na być może gorszy pana dzień, bo nie sądzę, żeby pan kiedykolwiek kogokolwiek chciał skłamać tak w tak perfidny i oczywisty sposób. Myślę, że inni radni pamiętają, że grozi nam wykonanie zastępcze realizowania tej figurki. Mamy już projekt, mamy dokumentację, też o tym już mówiliśmy wiele razy. Projekt jest gotowy, zaakceptowany przez panią konserwator zabytków. Jeżeli nie zrealizujemy tego pomnika w Lewicach, nie będziemy go remontować, w związku z w tej sytuacji pani kurator zrobi wykonanie zastępcze, czyli weźmie firmę z zewnątrz, nie będzie się zastanawiała, czy ta firma weźmie 100 czy 150 tysięcy i wtedy pan Wojtek będzie musiał postawić wniosek formalny o to, żeby znaleźć 150 tysięcy, a nie 50 tysięcy. W związku z tym, jeżeli pan teraz chce postawić wniosek formalny o przekazanie tych 50 tysięcy, to proszę iść oczywiście za tym tropem, postawić drugi wniosek formalny i znaleźć w budżecie 150 tysięcy na wykonanie zastępcze tej figurki. No. Panie Wojtku, nie sądzę, że pan szasta pieniędzmi na prawo i lewo, tylko jest pan człowiekiem rozsądnym, odpowiedzialnym i waży pan każdą złotówkę publiczną, bo to nie są nasze pieniądze, panie Wojtku, ani moje, ani pana, ani bacy tutaj, tylko to są pieniądze mieszkańców. Jeżeli mamy wydać 50, a za kilka miesięcy możemy wydać 150 czy 200, to myślę, że wybór jest oczywisty, ale to pana decyzja. Ślicznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Oddaję głos teraz pani kierownik oświaty. Bardzo proszę pani. Panie radny, ja chciałabym trochę uściślić to, o co pan pytał, dlatego że na komisji rozmawialiśmy o stanowisku woźnej w przedszkolu publicznym we Włodzinie, a także w przedszkolu publicznym w Branicach, bo wróćmy do początku. Umowa była taka, że likwidujemy jedno stanowisko woźnej w Branicach i jedno we Włodzinie. Zasada N-1, tyle ile jest oddziałów w danym przedszkolu, minus jedna woźna. Mamy cztery oddziały, mamy trzy woźne, mamy trzy oddziały, mamy dwie woźne, mielibyśmy 10 oddziałów, mielibyśmy 9 woźnych. Proste do policzenia, tak zrobiliśmy. Zostało to przekazane dyrektorom w maju ubiegłego roku. Dyrektorzy oczywiście, obie panie dyrektor i pani dyrektor, wtedy jeszcze obecnie przebywająca na urlopie zdrowotnym pani dyrektor Krupa i z przedszkola z Branic pani dyrektor Barszczewska, były powiedziały, że ciężko to widzą, zawsze była jedna woźna, może to być słabe do ogarnięcia. Natomiast umówiliśmy się. Myślę, że umowa dżentelmeńska pana wójta cały czas zobowiązuje i myślę, że państwo radni zaraz, jeżeli będziecie decydować, to też postąpicie po dżentelmeńsku, że zabieramy po jednej woźnej. Jeżeli się okaże, że serio przedszkola sobie nie radzą, to dołożymy z powrotem te stanowiska. Będziemy szukać na nie środków, ewentualnie będziemy się posiłkować osobami z Urzędu Pracy. W przedszkole w Branicach od września woźnej nie ma. Pytałam już po tej komisji, kiedy przyszła Rada Rodziców z Włodzinina, jak sobie radzą. Wrzesień był bardzo trudny, teraz dają radę. Przedszkole we Włodzininie zgłosiło to dopiero w grudniu, dlatego że oni mieli ten okres trochę wydłużony przez to, że właśnie my nie chcieliśmy nikogo zwalniać. I osoba, która to stanowisko zajmuje, do lutego pracuje, w lutym może przejść na emeryturę. To jest sprawa woźnych, czyli jeżeli szukamy środków, to musicie znaleźć 100 tysięcy, nie tylko 50 tysięcy z figurki, trzeba jeszcze znaleźć dodatkowe 50 tysięcy na Branicy, żeby było fair. Nie tak, że jedni, którzy przyjdą i będą płakać, dostaną ten etat, a inni, którzy jakoś sobie radzą, na pewno nie jest to też dla nich proste, tego etatu nie będą mieli. Sprawa druga, o której pan mówi, bo pan to utożsamił, jakby, że to jest jeden temat. To nie jest jeden temat. Mówi pan o rodzicach, którzy przyszli w imieniu swojej córki. Ta osoba nie pracuje u nas pół roku, tylko jakieś około półtora roku. Tak, na roboty publiczne, na staż. Ja również potwierdzam, bardzo inteligentna osoba, osoba, która na pewno spełnia się i sprawdza się w tej pracy, którą wykonuje. Natomiast to zatrudnienie jest z Urzędu Pracy i jest ono do grudnia. Nikt jej nie zwalnia, tylko ta osoba po prostu zakończa umowę, która została z nią zawarta od września. I nie przedłużamy jej, nie dlatego, że likwidujemy stanowisko woźnej, bo tak jak rodzice powiedzieli, im nie chodzi personalnie o konkretną osobę, tylko o osobę woźnej i będziemy sprawdzać w styczniu, w lutym, czy naprawdę przedszkole sobie aż tak będzie źle radziło z woźną. Natomiast ta druga sprawa, sprawa konkretnej osoby, to nie jest stanowisko woźnej, tylko stanowisko pomocy nauczyciela. Takie stanowisko zostało obsadzone od września.
zgodził się na to pan wójt, dlatego że miały tam być 3 orzeczenia o niepełnosprawności lub opinie. Nie ma do tej pory żadnego. One musiałyby wpłynąć do końca września, bo do wtedy subwencja zostaje przyznana, naliczana metryczka na następny rok szkolny. Takie orzeczenie ani opinia nie wpłynęła. Czyli osoba z orzeczeniem, tudzież no opinie mogą wpłynąć w ciągu roku, natomiast osoba z orzeczeniem, bo to są bardzo duże środki, wpłynie, może przyjść od września, czyli musi wpłynąć od pierwszego, no może wpłynąć już w sierpniu, ale do 30 września następnego roku. Jeżeli taka osoba, takie dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności pojawi się w przedszkolu we Włodzinie, oczywiście wtedy zostanie zatrudniona ta tudzież inna osoba. To nie jest nauczyciel, to po pierwsze, tutaj sobie uściślimy. Nauczycielem ta osoba będzie za 3,5 roku. Super spełniająca się na stanowisko pomocy nauczyciela, natomiast nie jest to nauczyciel. To już zupełnie dwie różne sprawy. Od stycznia nie ma miejsca dla tej osoby, dlatego że nie ma tam dziecka z orzeczeniem. Jeżeli takie dziecko, mówię, będzie od września, to wtedy będziemy myśleć i wtedy też państwo radni pewnie będą głosować nad jakąś zmianą budżetu, bo pewnie te środki będziemy musieli znaleźć, bo subwencja ta nawet od września jest naliczana dopiero w styczniu. Tam jest ta zakładka roku budżetowego, która się jakby te 4 miesiące są takie w zawieszeniu. Natomiast na pewno do końca sierpnia takiej osoby nie będziemy zatrudniać, dlatego że na wtedy wójt gminy z racji dyscypliny budżetowej, to nie jest kwestia teraz takiego odruchu serca. Ja rozumiem pana radnego, pan jako radny, pan jako człowiek, ja też jako człowiek mogę sobie podjąć coś z odruchu serca. Natomiast jako urzędnik każda decyzja najlepsza to jest taka decyzja, która jest poparta jakimś obiektywnym powodem. Obiektywnym powodem typu nie mamy na to środków. Nieobiektywnym powodem, bo przyszli rodzice, bo osoba jest bardzo fajna, dzieci ją kochają. Każda osoba inna zatrudniona w naszych placówkach, a bardzo często korzystamy z Urzędu Pracy, czy jako roboty publiczne, czy prace interwencyjne, czy staże, która popracuje pół roku, dzieci się z nią zwiążą i bardzo z reguły ją lubią. Rzadko, ja w ogóle nie znam ani jednego przypadku, żeby taka osoba odchodziła i ktoś powiedział z kadry, z dyrekcji, czy z urzędu, że Boże, jaka tragedia, dobrze, że odeszła, dzieci jej nie lubiały, kopały ją, pluły na nią, czy nie chciały się z nią bawić. Nie, dzieci się szybko przywiązują. My nie bierzemy też ludzi tak z rozpędu. Ale też dziwne byłoby dla mnie sobie wyobrazić teraz, że nagle po tej sesji rodzice ją przesłuchają i przyjdzie 10 następnych rodziców, którzy powiedzą, że mają super fajne dzieciaki, które fajnie byłoby, żeby zostały w tej gminie i zatrudnijmy je jako pomocę, jako woźne, jako nauczycieli, jako nie wiem kogo w naszych placówkach, bo szkoda. Nie jest szkoda każdej osoby. Mamy fajną młodzież i fajnie, gdyby tutaj została. Natomiast wtedy, jeżeli jest potrzebna, natomiast w tym wypadku, no to decyzja, czy my postępujemy obiektywnie, rozważnie i patrzymy pod kątem tego, co potrzebujemy, czy po prostu decydujemy dlatego, że ktoś przyszedł i nas prosi, żeby zatrudnić kogoś z odruchu serca. Bo mówię, tych odruchów serca po wysłuchaniu sesji może być dużo więcej, bo wielu naszych stażystów, wielu naszych osób, które pracowały na robotach publicznych, zakończyło tą pracę po pół roku, mimo że bardzo chętnie by zostało. Bo ktoś, kto studiuje, to fajnie mieć pracę na miejscu, móc mieszkać u rodziców, wiadomo, koszty się zmniejszają, a wiemy teraz, że ciężko jest każdemu z nas żyć, bo koszty życia rosną, więc to nie jest kwestia, że ja mam coś do tej konkretnej osoby, bo my wszyscy wiemy, o kim mówimy, czy konkretnie chodzimy o jakąś inną. Nie, ja dlatego chciałabym mówić tylko o stanowisku, bo gdybym tylko miała do 30 września te orzeczenia, ta osoba by tam została, bo ja także jestem zadowolona z jej pracy. Natomiast podejmując decyzję jako kierownik referatu oświaty, nie mogę ich podejmować pod kątem serca, pod kątem sympatii lub jej braku, tylko pod kątem po prostu tych finansów, jakie mam i jakimi muszę gospodarować. Jeżeli zdecydowaliśmy, że
próbujemy iść w ten sposób i likwidujemy jedno stanowisko woźnej, a mówię, nie jest związany akurat z osobą, o której pan mówi, bo to są dwie różne sprawy, idące zupełnie innymi torami, idące równolegle, a nie prostopadle, one się nigdy nie przecinają. Więc mówię, jeżeli decydują państwo radni, że dokładamy tą woźną, to okej, natomiast trzeba znaleźć wtedy 100 tysięcy, i może serio jakieś założenia do przyszłorocznych budżetów, że nie likwidujemy, bo jeszcze także w szkole w Branicach likwidujemy pół etatu w kuchni, to może też przyjdzie pan dyrektor i też powie, że ktoś chciałby zostać. W szkole we Włodzinie też są plany na zmianę zatrudnienia. Z reguły zmieniamy je w dół, a nie w górę. To nie są fajne decyzje. My nigdy ich nie podejmujemy z uśmiechem na ustach, ani hurra, fajnie, zwalniamy kolejne osoby. Ja naprawdę czekam na taki rok, kiedy już będziemy tak stabilną mieli tak stabilny poziom zatrudnienia, a przy czym patrząc na demografię pewnie to się jeszcze długo nie wydarzy, że będą takie lata, w których po prostu będą przychodzili dyrektorzy, będziemy mówić spoko, nikogo nie musimy zwalniać, mamy na to środki, nie musimy dokładać 5 milionów do oświaty, tylko dokładamy już 4,5, 4, 3, a super by było tak jak w Reńskiej Wsi czy w gminach, które żyją z subwencji. My do takiego małego przedszkola dokładamy około 400 tysięcy. To jest jedno przedszkole. Mamy szkoły, do których dokładamy jeszcze więcej. Do tego dochodzą dowozy, które nie są tutaj wliczane. Do tego dochodzi masę rzeczy. Łącznie jest to ponad 5 milionów, które dokładamy do oświaty. Oświata jest bardzo ważna. I nie chcemy oszczędzać na dzieciach, bo to też pewnie gdzieś tam ktoś wybrzmi, tak jak pan tutaj powiedział, że ważniejsza oświata niż pomnik. Tak, dzieci, uczniowie są najważniejsi, natomiast my staramy się zawsze podejmować takie decyzje, które realnie nie zaszkodzą samemu uczniowi. Jest to na pewno, każda nasza decyzja jest utrudnieniem dla dyrekcji na 200% i dla innych pracowników na 100%, bo mniej obsługi, mniej pracowników to większa konieczność większej wydajności innych pracowników. Na pewno, więc pracownicy zawsze ucieszyliby się, gdybyśmy jednak dotrudniali, a nie zwalniali. Natomiast jeszcze nie dostałam takiego budżetu i takiej informacji, że takie mamy przychody, że możemy jakby to zatrudnienie bynajmniej ustabilizować na jakiś dłuższy czas. Także mówię, ta decyzja nie była przez nas podjęta bez zastanowienia. Jeżeli, bo na pewno wybiorę się, tak jak mówiłam, na komisji Radzie Rodziców w styczniu do przedszkola na kilka dni, będę tam cały dzień, przez te kilka dni będę patrzyła, jak to wygląda. Myślę, że ewentualnie też tutaj obecną panią dyrektor poproszę, żeby się skontaktowała z panią dyrektor z Branic, jeżeli coś ten może sobie między sobą gdzieś tam też uzgodnią, jak się to udało w Branicach, a tutaj jeszcze się nie zaczęło, a już wiadomo, że się nie uda, no bo jakby grupy i tutaj są bardzo duże, praktycznie prawie że pełne, więc no zobaczymy, no jeżeli naprawdę będzie źle, to będziemy się zastanawiać, ale to na to będzie czas, myślę, że w lutym, chyba że państwo serio teraz znajdą te środki i mówię, to wtedy muszą to być dwa stanowiska woźnych i jedno do Branic i jedno do Włodzinina, bo taka była obietnica pana wójta, że nie będziemy nikogo traktować gorzej i w obu przedszkolach na tym samym poziomie jest redukcja zatrudnienia. Dziękuję. Dziękuję pani kierowniczo. Są jeszcze pytania do pani skarbnik lub do kogoś w sprawie budżetu, projektu uchwały? Bardzo proszę pan radny Lenart Łódzki. Panie wójcie, mamy nałożony kajdan, to znaczy chodzi o oszczędność energii odgórnie, chodzi o 10%. Czy jesteśmy w stanie to zrealizować, czy jakie działania ewentualnie podejmujemy, bo to związane z budżetem jest de facto. Dziękuję bardzo, proszę panie wójcie. Jesteśmy optymistami akurat w tej kwestii, dlatego że wymieniliśmy wszystkie źródła światła w budynku na LED-owe, a przypomnę, że chodzi to stricte o budynek Urzędu Gminy i tych oszczędności, także tutaj myślę, że spełnimy ten warunek. No dodatkowo, chociaż to się nie liczy do tego współczynnika, ale jak sami wiecie, mamy wymienione LED-y w całej gminie, mowa o latarniach oświetleniowych, wymieniliśmy też LED-y na Orliku, na boisku w Wysokiej.
w Branicach, na stadionie w sali gimnastycznej w Branicach. We Włodzieninie już mamy LEDy w sali gimnastycznej, także myślę, że to było dobrze się przygotowaliśmy po prostu i pod tym kątem gratuluję dyrektorom i sam sobie i Państwu oczywiście, że przewidzieliśmy tę sytuację, że tak będzie i zaryzykowaliśmy wcześniej, bo to nie była łatwa decyzja, że trzeba zainwestować po to, żebyśmy teraz tak mocno nie cierpieli jak inni. To było rozsądne z naszej strony. Gratuluję Wam wszystkim. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Roman Kowalczyk. Już. A bardzo proszę Panie Radny. Proszę. Panie Wójcie, bo też Pan Wójt nie wspomniał, ale też my wiemy, że niektóre obiekty zabytkowe mamy też oświetlone. Czy też tam wymienione są na te energooszczędne? Proszę Panie Wójcie. Tak, jeżeli nie były wymienione, to dzieje się to w tym momencie. Jestem po rozmowach z naszymi księżmi, owocnych rozmowach i wiem, że te ostatnie sodówki, które są, będą wymienione też na LEDy, także lada moment wszystko zostanie wymienione. Fajnie. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny Roman Kowalczyk. Ja może jeszcze do tego wcześniejszego tematu, który Pani Iwona tu poruszała. Chciałem spytać, jeżeli do końca września, tam Pani mówiła, będzie sytuacja, gdzie w przedszkolu pojawią się dzieci z tymi orzeczenia, to były, tak? To rozumiem, że taka osoba w przedszkolu do, nie wiem jak to nazwać, pomocy będzie zatrudniona, jeżeli te dzieci z tymi orzeczeniami będą. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Kierownik. Tak jak w poprzednich latach, w każdej naszej placówce, jeżeli pojawiają się osoby z orzeczeniem i mają w orzeczeniu zapis o, tutaj w szkołach jest inaczej, bo to jest z reguły albo nauczyciel wspomagający, albo są to poszczególne godziny, no to tutaj rozpatruje dyrektor z całym zespołem tym, który zajmuje się dziećmi z dysfunkcjami i wtedy są przydzielane te osoby. Natomiast w przedszkolach jest to zawsze pomoc nauczyciela plus godziny rewalidacji lub rewalidacji i wczesnego wspomagania. I no do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby nie została przyznana, więc jeżeli wpływa do 30 września, my widzimy, jaka to jest waga, bo to jest też kwestia środków oczywiście. Jeżeli to jest taka waga, która pozwala na zatrudnianie w pełnym wymiarze, to zatrudniamy, więc tutaj też nie widzę możliwości, żeby było inaczej. Dziękuję Pani Kierowniczy. Są jeszcze pytania odnośnie budżetu. Bardzo proszę, już za chwileczkę będzie Pan jeszcze Pan Radny Wojciech Kuchla. Ja króciutko, Pani Minister Oświaty, formalizując, brak orzeczenia o niepełnosprawności, a za tym, co idzie, brak środków finansowych z tego tytułu, skutkuje tym, że umowa się kończy i nie będzie przedłużana, tak? Dziękuję bardzo, Panie Radny. Przypominam, że to jest Pani Kierownik Referatu Oświaty, Pani Iwona Kopaniecka. Oddaję głos. Panie Radny, tak, dlatego że tam jakby ta umowa została zawarta od września do grudnia, natomiast żadne dziecko z orzeczeniem po prostu nie pojawiło się do 30 września. No mówię, ten 30 września to jest taki, ja wiem, że ktoś powie zaraz, a może być w lutym, może być w styczniu, bo tak mówiła Rada Rodziców. Nie, bo wtedy jest to nie, jakby złamanie dyscypliny budżetowej, jeżeli wójt zgodziłby się na podjęcie takiej decyzji, bo tych środków na pewno na ten rok nie będzie. Jedyna sytuacja, kiedy przychodzi dziecko z orzeczeniem i taką sytuację mieliśmy w jednym z przedszkoli i mimo, że nie mamy środków, to zatrudniamy właśnie korzystając wtedy jeszcze z jakichś dodatkowych możliwości typu, że jest to ktoś z Urzędu Pracy, to jest to sytuacja, że przychodzi do nas dziecko z obowiązkiem szkolnym, czyli 6-latek, on musi zostać przyjęty, jest on z naszego obwodu i na przykład przeprowadził się w tym momencie i dostajemy to jego orzeczenie, choćby ono było starsze lub będzie teraz, to wtedy nie ma takiej możliwości i Pan Wójt musiałby w trakcie nawet tego roku szkolnego, czy to byłby styczeń, czy luty. Natomiast jeżeli to jest dziecko młodsze, które nie ma obowiązku szkolnego i rodzic nie złożył tego orzeczenia do końca września, no to według mnie Pan Wójt nie powinien się wtedy zgodzić na przyjęcie takiego dziecka i wtedy to dziecko przychodzi normalnie po rekrutacji do marca, przychodzi od 1 września, składa orzeczenie i normalnie od września zostaje mu przyznana pomoc nauczyciela. Mówię, to jest tylko jeżeli chodzi o utrzymanie dyscypliny finansów publicznych. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania odnośnie budżetu gminy? Proszę bardzo, Pan Radny Wojciech Huchla. Ja do Pana Wójta.
myśli jego wypowiedzi. Panie Sebastianie, złośliwość jest cechą ludzi starych. Nie chciałbym, żeby pan mentalnie był starcem, chociaż młodo pan wygląda. Dlatego znowu wracam do tego nieszczęsnego pomnika. Czy święty, czy nieświęty, to nie jest istotne. Istotne jest to, co pan powiedział, dobrze. Ale dlaczego ja jako radny, mając decydować o wydatkowaniu 50 tysięcy złotych, muszę słyszeć od pana, a nie widzę dokumentów. Jeżeli wojewódzki konserwator zabytków, to też jest dla mnie chore, zasłania się tajemnicą, nie wiem jaką, to dlaczego pan, proponując 50 tysięcy na renowację tego pomnika, nie dołączy tych dokumentów, jeżeli zostały złożone? Ja mogę panu wierzyć na słowo, bo pan fajny chłop, ale 50 tysięcy nie będę dawał na słowo honoru. O to mi chodzi. Są dokumenty, mogę je zobaczyć? Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu wójtowi. Panie Wojtku, ja do swoich ułomności i do wieku niestety się przyznaję i z bólem serca dochodzę do wniosku, patrząc w lustro, że się zestarzałem. No ale to przyjmuję te swoje minusy na klatę i daję sobie z nimi radę. To, że czasami zapominam o wielu tematach, po prostu się do tego przyznaję. Myślałem, że jest pan też odważny i pan się przyzna, że pan zapomniał. Inni radni pamiętają o tym, że rozmawialiśmy, no ale to się widocznie pomyliłem. Panie Wojtku, nic pan o tym wcześniej nie mówił, bo równie dobrze inni radni mogliby powiedzieć, że potrzebują do wszystkiego, co zaplanowaliśmy w budżecie, kosztorysów. No to ten budżet, podejrzewam, że no, liczyłby kilkaset stron więcej. No, pierwszy raz o tym słyszę od pana, o tym, że pan potrzebuje kosztorysu. Nie ma problemu. Mamy kosztorys, mamy zalecenia również pani konserwator. Jak pan chce je przeczytać, nie ma problemu. Oczywiście dziewczyny panu to udostępnią. Każdy z nas jest specjalistą w wąskim zakresie. Podejrzewam, że pana wiedza troszeczkę o tych sprawach związanych z konserwacją zabytku jest zdecydowanie większa niż moja. W związku z tym śmiało może pan czytać te zalecenia, pani konserwator. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze głos chciał zabrać pan radny powiatowy, pan radny Tadeusz Krupa. Bardzo proszę, oddaję. Dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję za zaproszenie pani przewodniczącej. Mam nadzieję, że teraz w nowym roku to się wszystko usprawni i radni powiatowi częściej będą odwiedzać gminę Branice i urząd. Ja chciałbym się odnieść do paru spraw też powiatowych, ale to chyba, żeby nie przeskakiwać. Może by tak, jeśli powiatowe, to w wolnych wnioskach, a tutaj tak odnośnie budżetu. Natomiast ja troszeczkę się spóźniłem, bo zajęcia się troszeczkę przedłużyły, ale chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana radnego Kowalczyka i poprzedniej pani kierownik oświaty. Te sprawy doskonale zna. Ja tutaj nie chcę się ukierunkowywać na jedną placówkę oświatową, bo to jest problem wszystkich placówek oświatowych w naszej gminie i tak samo w powiecie. Ale z tego, co słyszałem, został ruszony temat przedszkola we Włodzinie. To nie ukrywam, jest mi bardzo dobrze znany. I tutaj czary mary nie pomogą. Piękne wypowiedzi pani kierownik. Naprawdę piękne, konstruktywne, merytoryczne. To dobrze się czyta i dobrze się słucha. Natomiast kwoty, które pani podaje, ja chciałbym tylko przypomnieć, że to jest zadanie gminy. Oświata to jest zadanie gminy. I nie można rzucać, że musimy dopłacić 5 milionów, bo ja nie pracuję w urzędzie gminy. Ja jestem przewodniczący Komisji Oświaty w Radzie Powiatu i ja znam wszystkie dokumenty i wiem, co nas czeka i też dopłacamy dużo. Ale radni mają też coś do powiedzenia. Mają coś do powiedzenia, bo to jest nasze zadanie. Nie możemy powiedzieć, że nas tyle i tyle kosztuje. Oczywiście często się słyszy takie będą Rzeczpospolite chowanie, jakie Polska, jakie młodzieże chowanie. To są slogany. Natomiast dzisiaj się na tym zaczyna oszczędzać. Wracając do tej placówki, jeżeli ktoś mnie dobrze zrozumiał, cenię bardzo, osobiście cenię, bo widzę to na co dzień, placówkę na tym poziomie w Branicach i tak samo w Łodzinie. Są to znakomite placówki, dzięki którym to jest taka mała wylęgarnia talentów, z czego korzystają następnie szkoły podstawowe, a później szkoły średnie. Tutaj nie ma nic dwóch zdań, ale jedna placówka znajduje się w centrum dowodzenia, w stolicy gminy. Druga jest na obrzeżach i warto byłoby do
docenić, jaki jest wysiłek jednej i drugiej. Kiedy, za przeproszeniem, czarne chmury były nad szkołą w Wodzieninie, to ta placówka we Wodzieninie przedszkolna pozyskała młodzież, pozyskała dzieci z sąsiednich gmin. I powiem też jako radny, oberwałem za to mocno od burmistrza Skupczyc i nawet od pani burmistrz Skietrza. Ale przecież to nie jest moja zasługa. Ja tam nie pracuję. Ja tam naprawdę nie pracuję. I nie chciałbym to obracać w stronę polityczną. Za każde dziecko pozyskane państwo otrzymaliście subwencję. Ja nie chciałbym się rozgadywać, bo kierownik bardzo dużo ciekawe rzeczy przedstawiła i mądrych, i radni tak to odbierają. Ale chciałbym, żeby też się wczytać. Jeżeli pracujecie w Komisji Oświaty, żebyście też wiedzieli, gdzie i na co pieniądze też są przekazywane. A jeszcze nie będę wspominał o innych komisjach, które też mają coś do powiedzenia. Ale jeszcze jedna rzecz. Do 20 września państwo czekacie na orzeczenia. Ja powiem tak. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna pracuje w Głubczycach. I ja często odwiedzam jako przewodniczący Komisji Oświaty, jako też członek Komisji Rewizyjnej i nas bardzo, bardzo ta placówka interesuje, ponieważ coraz więcej problemów zauważamy w szkołach średnich, w naszych placówkach, ale te problemy nie przychodzą tak nagle. Te problemy się rodzą już w przedszkolu, nawet prędzej, w rodzinach, w domach. I to, co pani powiedziała, że ten etat jest zależny tylko i wyłącznie od jednego orzeczenia, czy na jedno dziecko, to chciałbym delikatnie panią, a może wszystkich radnych wyprowadzić z błędu, ponieważ rodzic ma prawo skorzystać z poradni, ma prawo zgłosić, ale nie ma obowiązku przekazać orzeczenia op. Czy pani się ze mną zgodzi? Może za chwilę, jak skończy wypowiedź, to potem udzielę głosu pani kierownik. Więcej takich orzeczeń było, to oczywiście gmina ponosiłaby większe też koszty. Oczywiście subwencja by tam była i tak dalej. Także to nie jest tak do końca. A teraz odwróćmy sytuację. Czy rodzic się zgłasza, czy się nie zgłasza, a problemów jest coraz więcej, bo macie państwo też w domu dzieci, ewentualnie wnuku. Ktoś nie potrafi poradzić sobie z jednym, z dwójką, natomiast ktoś musi z grupą 25-osobową, na przykład w przedszkolu, poradzić sobie, gdzie trzeba mieć oczy dookoła. I teraz wyobraźcie sobie państwo, i tu nie zakłamiemy sytuacji, która istnieje. Na każdym kroku można spodziewać się zagrożenia. Naprawdę. I jeżeli teraz tam, w tym miejscu będziemy oszczędzać, to możemy to zapłacić zwoją siłą. I teraz to nie chodzi też, pani słusznie zauważyła, tyle osób odbywa staże, ale są pewne osoby sprawdzone, mniej lub więcej. Osoby, które oddały swój talent, można powiedzieć, rozwijały się, związały się z tą gminą, nikt im nie powiedział, że oni muszą tu pracować. Jeżeli nawet ta osoba, o której pani doskonale wie, odejdzie z dniem 31 grudnia, to ja pani gwarantuję, a chciałbym się mylić, że 1 lutego, nawet gdykolwiek ktokolwiek prosił, ona już do tej gminy nie wróci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja oddaję głos pani kierownik. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o orzeczenia, to słusznie pan radny zauważył, że rodzic wcale nie musi tego orzeczenia oddać, nawet jeżeli ma. Chociaż najczęściej to jest kwestia tego, że go po prostu, że tego, o to orzeczenie się nie postarał. I to też pan pewnie wie. Myślę, że tutaj jest kilku nauczycieli jako radnych, więc też państwo o tym wiecie i wie o tym pani dyrektor, która też się temu przysłuchuje, że w każdej placówce mamy osoby, o których sądzimy, że powinny mieć orzeczenie, natomiast rodzic nie chce wystąpić, bojąc się jakiegoś innego traktowania, bojąc się, że będzie już to dziecko stygmatyzowane do końca życia, zwłaszcza, że teraz dużo orzeczeń jest z powodu nie niepełnosprawności, tylko autyzmu, który nie jest rodzajem niepełnosprawności. I te dzieci funkcjonują w naszym świecie lepiej, gorzej, każde z nich jest bardzo inne i to są takie orzeczenia, których chyba rodzice się najbardziej boją. I to prawda, że rodzic nie musi przynieść tego orzeczenia, natomiast w jaki sposób
sposób my, jako organ prowadzący czy dyrektorzy, mieliby wnioskować o przyznanie godzin czy przyznanie etatu wręcz pomocy nauczyciela, jeżeli tych orzeczeń nie ma, no, że nie wiem, bo są pełne grupy, bo są dzieci z problemami. Są w każdej grupie, w każdej placówce są dzieci z problemami, mniejszymi lub większymi, najczęściej niezwiązanymi akurat z orzeczeniem. No i no nie wiem, my jakoś musimy w jakiś sposób zero-jedynkowy to stwierdzać. Nie przez pryzmat właśnie jakichś emocji, odczuć, tylko przez pryzmat jednak jakichś dokumentów, które mówią nam, jeżeli mam orzeczenie, to on ewidentnie mówi, jaki mam obowiązek jako organ, czy dyrektorowi, jaki ma obowiązek jako dyrektor. Tutaj ja podejrzewam, że tak może być, jak pan mówi, pewnie tak będzie, że jeżeli z osobą, która teraz pracuje, nie zakończymy tą umowę, bo nie mamy podstaw do tego, żeby z nią tą umowę przedłużać, to ona 1 lutego już do nas, do placówki nie przyjdzie. No, my się też na takie niebezpieczeństwo musimy często decydować, dlatego że tworzyć ciągłość jakichś etatów, mimo że nie ma jakby potrzeby w tym momencie, ponieważ nie ma tego orzeczenia, nie ma konieczności zatrudnienia takiej osoby z myślą, że ona 1 lutego do nas nie przyjdzie. Ja tak samo nie mam żadnej pewności, że ona za rok od nas, mimo że przyjdzie 1 stycznia, że ona za rok od nas nie odejdzie, czy za pół roku, czy za dwa. Przecież nikt mi nie podpisuje lojalki, że będzie u mnie pracował przez następne 10, 20 czy 30 lat, bo ja dałem mu szansę, mimo że jakby tej potrzeby nie miałam. Zresztą to nie daje ja szans, ani pan wójt nie daje szansy, ani pani dyrektor, tylko to wszyscy mieszkańcy dają. Te środki nie są moje, pana wójta, pana radnego czy pani dyrektor, nie są też państwa radnych, tylko są po prostu wszystkich mieszkańców. I teraz kwestia, czy my podchodzimy do wydatkowania tych środków w jakiś sposób rozsądny i może nie zawsze też nam się podobający, czy po prostu podchodzimy bardziej, nie wiem, emocjonalnie, myśląc, co może być, bo my nie przemyślimy. Dzisiaj jesteśmy, ostatnie 3 lata nas nauczyły, jutro nas może tutaj nie być, może nie być osób, o których mówimy. Różne są koleje losu, młodzi ludzie się wyprowadzają, starsi się wyprowadzają, kogoś z nas zmiecie COVID. Różne rzeczy się po prostu dzieją, także no, musimy zakładać na ten moment. To, co jest tu i teraz. Wiem, że nie mam orzeczenia, wiem, że nie mam powodu przyznawania pomocy nauczyciela. W jaki sposób ja staram się podchodzić tak samo do wszystkich placówek? Jak ja mam później powiedzieć, pracuje pan w jednej też z naszych placówek, dyrektorowi, u którego jednemu i poprzedniej pani dyrektor, która była jeszcze poprzedniej, w której placówce co roku dochodzi do zwolnień, nie z jej winy, bo weszła reforma oświatowa, zlikwidowane zostały gimnazje. Jak ja mam powiedzieć, że tutaj likwidujemy, bo nas nie stać po prostu, nie dlatego, że tych ludzi też nie lubiliśmy, chcieliśmy się ich pozbyć, a teraz nagle zatrudniamy kogoś, bo boimy się, że 1 lutego ta osoba już z nami, nawet jeżeli byłaby potrzeba, nie podpisze umowy. To okazuje się, że nauczyciel z wieloletnim stażem, który musiał odejść, jest mniej wart, bo nie jest młody, bo nie wiem, bo się nie boimy, że on stąd odejdzie, bo jest, nie wiem, związany więzami rodzinnymi, wiekiem, czy czymś innym. No nie wiem, to jest niewdzięczna rola urzędnika. Natomiast no, my urzędnicy musimy podejmować decyzje zero-jedynkowe. W miarę możliwości na podstawie dokumentów, które posiadamy i środków, które posiadamy. Wiadomo, nie powinno się oszczędzać na oświacie i my na oświacie nie oszczędzamy. Nie oszczędzamy na uczniach, staramy się, żeby mieli jak najlepsze warunki zapewnione. Staramy się inwestować w placówki i staramy się nie robić niczego, co przyniosłoby straty dla uczniów. Natomiast no, nie możemy zawsze być zadowoleni i mówić tak, no trudno, to zrobimy to tak. Czasem musimy podejmować decyzje, które nie są fajne, no i decyzja o nieprzedłużeniu umowy zawsze nie jest miła. Ja popieram to, co pan mówi, że to jest bardzo wartościowa osoba. Natomiast, no mówię, nie chciałabym, żeby to brzmiało teraz tak, że tutaj jakby jest jedyna wartościowa młoda osoba, która skończyła naszą szkołę i która mieszka w tej gminie.
żeby zaraz ktoś nie powiedział, a moje dziecko jak pracowało, to nie było wartościowe, a czemu jemu nie przedłużyliście? Też by chciał pracować, a moja córka nie była wartościowa, a czemu jej nie przedłużyliście? Też by chętnie jeszcze pół roku czy rok popracowała. Też wyjechała, też pracuje w ECO, też wyjechała w ogóle, została we Wrocławiu, bo tam poszła studiować. No, nie wiem, no państwo radni podejmą ostatecznie decyzję. Mówię, nas też ta konieczność redukcji etatów nie ucieszyła. Natomiast tutaj akurat, jeżeli chodzi o przedłużenie tej umowy, mówię, nie było orzeczenia, miało być do 30 września, nie pojawiło się. Ta data 30 września, jak pan wie, to nie jest przeze mnie wymyślona, tylko to jest data wprowadzenia danych do subwencji. Tylko i wyłącznie tyle. I to też na dyrektorach, na nauczycielach zespołu, na nauczycielach prowadzących rewalidacje, wczesne wspomaganie. Ciąży jednak taka ta odpowiedzialność, żeby jednak u dzieci, u których stwierdza możliwe, że będzie potrzeba jednak tej opinii czy orzeczenia, jednak próby rozmowy. Mamy już teraz zatrudnionego psychologa w każdej placówce. W przedszkolach od przyszłego roku będzie też w pełnym wymiarze takim wymaganym przez ustawę i mam nadzieję, że może psycholog bardziej będzie potrafił rodziców przekonać do tego, że to orzeczenie jest, powinno bynajmniej być tajemnicą. I mam nadzieję, że jest, że to nie jest tak, że każdy inny rodzic wie, bo o tym się mówi i tak nie powinno być, że jeżeli rodzic przynosi orzeczenie, to wie o tym zespół, wie o tym dyrekcja i wie o tym personel, w sensie nauczyciele. Natomiast pozostali pracownicy i rodzice nie powinni o tym wiedzieć, dlatego że właśnie, żeby nie stygmatyzować tego dziecka i może tego się boją rodzice, że to dziecko już ich zawsze całą drogę swoją życiową, nawet jeżeli za 2-3 lata, bo też rodzice o tym często nie mają świadomości, że orzeczenie jest wydawane z reguły na jeden etap edukacyjny. Czyli on w przedszkolu może mieć orzeczenie, a może się okazać, że tak fajnie zostanie poprowadzony przez nauczycieli, bo mam naprawdę świetną kadrę w każdej placówce. I że były dzieci u nas na pewno w Branicach, dziecko zdiagnozowane, a po wyjściu z przedszkola, akurat się wyprowadzili do Opola, okazało się, że nie ma już orzeczenia. Czyli wiadomo, to autyzm to jest taka rzecz, która za jakiś czas może się pojawić znowu jakiś problem, ale można z wielu rzeczy wyjść. Natomiast ci rodzice po pierwsze muszą zaufać naszej kadrze, że te orzeczenia są serio gdzieś tam owiane jakąś tajemnicą, to dziecko, zresztą wiele dzieci chodzi na logopedię, wiele dzieci chodzi na biofeedback, niezależnie czy posiadają jakieś stwierdzone potrzeby jakby papierowo przez poradnię. Także myślę, że co do tego, że te orzeczenia powinno mieć więcej dzieci, co też pan radny słusznie zauważył, bo to widzimy, że jest ich w ogóle więcej. Jak ja tutaj przyszłam, było dużo mniej, teraz co z roku na rok jest ich więcej. Natomiast jeszcze pewnie powinno być więcej, ale to już rola kadry, rola dyrektorów. Oni tą rolę świetnie wykonują. Mamy panią psycholog, która też świetnie nad tym pracuje i myślę, że doprowadzimy do tego, że rodzice się nie będą tego bali i że do tego 30 września będą też się odważą się na to, żeby nam te orzeczenia składać w placówkach i żeby dzieci otrzymały taką pomoc, jaka jest im niezbędna. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Pani kierownik, czy są jeszcze pytania odnośnie budżetu? Przypominam, że jesteśmy w punkcie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy. Bardzo proszę, pan radny Lenartowicz. Nie, bo tu Maciek zawsze mówi, że ja atakuję oświat, ale tak nie jest. Powiem tak, że nie wiem, bo ja nie byłem na tej komisji, co tu w ogóle rodzice byli, ale my dyskutujemy tutaj, jakbyśmy mieli, nie wiem, placówkę likwidować, tak to nie wiem, taki jestem ten. Słuchajcie, nasza oświata, uważam, że analizując, czy nawet sobie teraz tak krótko zrobimy retrospekcję, naprawdę jest fajna, wspaniała i w ogóle kadra cały czas jest to dynamiczne, cały czas tam się coś zmienia, no bo się zmienia. Wiadomo, że my dotujemy i dotujemy dużo i tak trzeba, bo to jest też, jak tutaj tam radny zauważył, że to jest obowiązkiem też i gminy, to nikt od tego się nie broni, czy to będzie 5, czy to w miarę możliwości, jak jest więcej, no to jest jakaś tam kwota, czy tyle ile wymaga.
Na pewno nie jest winą ani samorządu, że tak się dzieje, że to budżet państwa powinien to udźwigać, a nie rzucane to jest na nasze barki i my się później takimi tymi miotamy. Oczywiście, że tak jak my mówiliśmy, że czy dyskusja też była na temat tych dzieci z zewnątrz, przyjście więcej, mniej. Nieraz one są fajne, bo dopełniają nam pewne grupy do jakiegoś poziomu, bo to się w ten czas fajnie bilansuje. Gorzej jest, jak powodują te dzieci z zewnątrz, że musimy przez te parę osób, jedną, dwie, dzielić grupę, a to już ten czas nam niestety, ale to powoduje, że wzrastają koszty, no bo niestety, czy się komuś podoba, czy nie, z tego co ja jeszcze pamiętam, przelicznik na etat na przykład szkolny jest 25 uczni i na to przychodzi subwencja. I teraz nikt nie pyta, czy jest 19, no dobrze, przyjdzie na 19, ale etatów trzeba na 25 podzielić. I to jest takie przykre i takie ten. Oczywiście, że każdego człowieka szkoda, ale też mieć więcej, nieraz jest, no pewnie, że przy dzieciach może i lepiej, jak jest więcej obsługi, tylko że to też niesie i dodatkowe koszty. Co dzisiaj tu wójt nawet wspomniał, gdzieś to tam pomiędzy tymi może umknęło, nie umknęło. My będziemy dzisiaj za chwilę głosować nad budżetem deficytowym, panie wójcie. Tak to rozumiem. No niestety, no tak, to było mówione i to jest, zderzamy się z następną rzeczywistością, którą nikt nie przewidywał, nikt nie myślał, to są narzucane też pewne uwarunkowania z zewnątrz. Wojtek, ty mówiłeś o tu personalnych. My nie mamy jako radni wpływu na personalne, bo to jest do wyłącznej kompetencji, należy wójta bądź kierowników poszczególnych, nie wiem, szkół, przedszkoli, bo oni tutaj decydują oczywiście w ramach posiadanego budżetu. Pewnego czasu, nie wiem czy pamiętasz, też sobie wymyśliliśmy, no bo chcieliśmy, żeby wójtowi ograniczyć tam wynagrodzenie, no to może my zmniejszymy ilość pieniędzy na wydatki tutaj na urząd gminy. Ale co to powoduje? Nic, bo w zasadzie wójt kreuje to, kogo zatrudni, komu ten, ja nie mówię o tym wójcie, to wcześniej trzy sytuacje było. I tak czy tak, to czy my damy 100 tysięcy na dany dział więcej czy mniej, to niczym nie świadczy. Czy to, czy ty, tak jak tutaj wnioskujesz, czy my z tej figurki będziemy próbować wrzucić to do rezerwy, też nic nie powoduje, czy my weźmiemy z innego działu, przerzucimy gdzieś tam, czy będziemy głosować nad tym i przegłosujemy, żeby zwiększyć pulę tu, zabrać tu, to dalej to nic nie powoduje, bo radny nie ma i my jako radni nie mamy kompetencji, żeby tu w sprawach personalnych. Nie? A tu kwestia już samych tych, no mi się wydaje, że tutaj też wynik jeszcze jeden problem taki, tak mi się wydaje, że może ktoś wcześniej tej osobie, nie wiem o którą osobę tutaj chodzi, że może nie powiedział do końca na jakich zasadach ta osoba pracuje, bo to też my też u siebie mamy ludzi z Urzędu Pracy i to się mówi na początku, słuchaj, ty przychodzisz do nas na 3 miesiące, na 4, na ileś, ale nie wiemy jaka będzie sytuacja, będzie ok, będziesz pracował, czy będzie potrzeba, no na przykład tam tutaj od kolegi też tam też nie było wiadomo jak na przykład z synem, ale tu się wykrystalizowało w międzyczasie, że akurat jest, ale na początku też nikt nie mówił, że będziesz pracował. Nie no, przyszedłeś z Urzędu Pracy, pracujesz jakiś czas, później my musimy cię zatrudnić, a później to się okaże. No pewnie, że nauczycielom, myślę, że tutaj pani Iwonka to lepiej też wie, bo ileś lat przepracowała z dziećmi, lepiej jest jak z tymi małymi, bo teraz są miglance, mistrze świata, jak jej jest może większa obsługa, nie, czy tych personelu, że to może lżej jest na tym, no ale to są pewne uwarunkowania, także ja tylko tyle, nie powiadając się ani tak. Dzięki. Dziękuję bardzo. Jeszcze głos chciał zabrać pan wójt. Daję panu głos, panie wójcie. Tak, ja w kwestii uzupełnienia tego, o czym mówił pan Władek i wcześniej sobie też wyłapałem takie smaczki związane z tym, że być może inni wydają więcej na tą oświatę niż my, no nie, myślę, że to niekoniecznie jest powód do dumy, że inni wydają czy dopłacają więcej. Udaje nam się gdzieś tą równowagę złapać, takie mam wrażenie od wielu lat, chociaż te decyzje są bolesne i często gdzieś się tam wzajemnie przekomarzamy w temacie właśnie likwidacji jakichś placówek czy zwolnień, to jednak, co by nie powiedzieć, ale my nie mamy problemu z kupnem tablic elektronicznych w naszych szkołach i nie zastanawiamy się, jeżeli te tablice trzeba kupić, to po prostu je kupujemy. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy wzorem innych instytucji mieli problem z tym, żeby kupić tablice do dzieci w szkołach, że tych tablic nie ma. No to jest dla mnie szokiem, a nas stać na takie rzeczy spokojnie sobie realizujemy, dlatego, że prowadzimy rozsądną politykę. Jeżeli mamy niestety ten przyrost zatrudnienia, to staramy się go tak redukować, że te osoby, które mogą iść na jakieś wcześniejsze świadczenie, idą na wcześniejsze świadczenie emerytalne.
Ja też bardzo bym prosił, panie Tadku, bo pan tam pilnuje tej kultury, też myślę, że fajnie z pana strony, żebyśmy podkreślali, skoro mamy tą wylęgarnię talentów, bo ja nigdy nie widziałem, żebyście podkreślali państwo, że to są wychowankowie SP Branice czy SP Włodzienin, ale za to bardzo chętnie widziałem informacje, że to są to wychowankowie ZSM-u czy liceum. No, jak wylęgarnia talentów, to podkreślajmy, że to są nasze dzieci. Myślę, że wszystkim będzie miło z takiej informacji. I też ostatni temat, też go wyłapałem, ale pewnie źle zrozumiałem, a propos naszej Rady Gminy, bo ja jestem z niej bardzo dumny. Ona wie bardzo dużo rzeczy. My o problemach sobie mówimy sobie o wszystkich inwestycjach. I nawet biorąc pod uwagę to wynagrodzenie naszej Rady Gminy, które jest chyba najniższe w powiecie, jak nie najniższe w województwie opolskim, no to zrobiliśmy mnóstwo sympatycznych rzeczy razem. Wiele inwestycji ciężkich, merytorycznych dyskusji, bojów i ja jestem z nich akurat i z ich wiedzy bardzo zadowolony i dumny. To tak kwestii sprostowania tego, co reprezentuje nasza Rada Gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę, pan radny powiatowy Tadeusz Krupa. Szanowni państwo, ja naprawdę nie jestem tutaj dzisiaj właśnie przed świętami, żeby tutaj polemizować i cokolwiek tutaj podważać. Jak najbardziej. Pani wicewójt tydzień temu na rozmowie. Ja pochodzę z tej gminy z wielkim szacunkiem dla naszych mieszkańców. Byłem dany, zostałem zasłużony dla gminy Branice i dopóki będę radnym i nawet jak nie będę radnym, będę służył jak najlepiej. Ale że do mnie się zgłaszają też ludzie i osoby, to mam też prawo zabrać głos i mam odwagę mówić, czy to będzie w Radzie Gminy, czy na spotkaniu w Siedlicy Wiejskiej, czy też w starostwie. Bardzo dziękuję za merytoryczną odpowiedź dla pani kierownika oświaty. Ja mam prawo też się nie zgadzać. Nie zgodzę się na pewno na systemem zero-jedynkowym, bo w tym miejscu niech pani powie, gdzie jest jednostka człowiek, 0 czy 1. Taka kalkulacja na pewno do mnie nie dociera. Jeżeli nie byłoby dyskusji, prawdopodobnie nie byłoby tej dyskusji, gdyby prędzej poprzedzone były rozmowy, konsultacje, merytoryczne spotkania z osobami w danej dziedzinie, z fachowcami. Nie byłoby takiej dyskusji. Pani ma też słuszną uwagę. Ja przecież na początku nie będę wypowiadał się tylko i wyłącznie w imię jednej placówki, bo doceniam wszystkie. A tak się składa, że praktycznie poza przedszkolem w Branicach to pracowałem we wszystkich. I w każdej są takie same. Pani pamięta nasze spotkanie i zaproponowałem doskonale, że będzie później, mogą być zwolnienia. Będzie mniejsza liczba dzieci w szkołach, ale sam sposób odejścia, podziękowanie, tak jak pani pięknie wspomniała, za 30-40 lat pracy w niektórym stylu to było poniżej. Nie chciałbym tego komentować. Zbliżamy się przed nowymi, może nową falą zwolnień. Może warto byłoby jednak podjąć tę dyskusję i nawet w roku wiedzieć, jakie ma to gmina, starostwo czy państwo. Radny Lenartowicz dobrze powiedział. My jesteśmy już Rady Powiatu. Coraz więcej samorządy dokładają, a coraz więcej zadań otrzymują z zewnątrz. Mało ktokolwiek o tym mówi, bo się właściwie zaczynamy obawiać. Prawda jest taka, że na nic nie starcza. Na służbę zdrowia, na oświatę, na drogi. Nie miałem okazji rozmawiać z panią wicemarszałek, z panem starostą, z panem starostą i rozmawialiśmy o sytuacji. Nasz powiat różni się od innych powiatów, które są lepiej przygotowani. Natomiast skupię się do tego, co pan powiedział. Panie wójcie, pan wie doskonale, żeby dobrze współpracować na dobra mieszkańców gminy i powiatu, to musi być też dobra praca z ludźmi ode mnie z wyższej półki. Pan już wspomniał tutaj starostwo. Jeżeli będzie dobra współpraca, a macie takie kontakty z posłami, to tylko pogratulować. Natomiast niech pan się nie martwi.
tablicami w szkołach średnich. Tablice to jest tylko taka mała rozgrywka. Natomiast dofinansowanie szkół średnich jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie i to dziękuję, że Pan to docenia. Druga sprawa, to jest nieprawdą, wręcz na że nie no skąd mamy talenty. Jest 21. Festiwal Kultury Powiatowej. Tak, zostało to zauważone, że w trakcie prezentacji powinniśmy podkreślić, z której placówki, z której gminy dana młodzież bierze udział. I w ubiegłym tygodniu mieliśmy właśnie podsumowanie. W tym roku była gmina Kiecz i zwróciłem na to uwagę, bo sama ilość, statystyka, że było 100 uczestników, to nic nie mówi. Dla Głupczyc, dla Krysina, czy może Kietlic, czy Ściborzyc Wielki, nic nie mówi. Natomiast gdybyśmy zrobili taką statystykę przez lata, to najwięcej i kopalnią talentów to była gmina, jest gmina Branice. To tylko tyle. Ja dziękuję, nie będę polemizował, bo tego jest Rada Gminy, ale dziękuję za udzielenie głosu. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania odnośnie budżetu? Bo tak troszkę, bardzo proszę, pan radny Wojciech Huchla, tak? Panie Wójcie, tutaj widzę... Proszę włączyć mikrofon. Dziękuję. Tutaj widzę coś takiego. Wnioski złożone do projektu budżetu, które nie zostały ujęte. Jednym z tych wniosków jest remont elewacji i dachu oraz wymiana okien w kaplicy pogrzebowej w Branicach. Został złożony wniosek i nie został wprowadzony do budżetu. Natomiast tutaj widzę 20 tysięcy na co? Gdzie to jest? Ochrona. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 20 tysięcy złotych dotyczą projektu modernizacji kaplicy cmentarnej w Branicach. Czyli rozumiem, że to są wydatkowane pieniądze na projekt remontu tej kaplicy, tak? Dziękuję bardzo. Panie radny Wojciech Huchle, oddaję głos panu wójtowi. Nie, panie Wojtku, to nie są to tożsame inwestycje. Kaplica pogrzebowa to kaplica pogrzebowa, natomiast mowa tutaj jest o kaplicy cmentarnej, z której korzystają siostry zakonne. Ta kaplica jest w rejestrze zabytków gminnym. Będziemy się starali zdobyć w tym najbliższym roku budżetowym dofinansowaniem być może na projekt, ale sam projekt renowacji tej kaplicy pogrzebowej szacujemy na kwotę pomiędzy 100 a 150 tysięcy złotych. Natomiast taki kosztorys chcielibyśmy sobie już wstępnie przygotować, stąd te wartości, które są zapisane w budżecie. Jeżeli mowa o kaplicy pogrzebowej, też nie ukrywam, że od lat spędza mi sens powiek i myślę, że w przyszłym roku uda się znaleźć środki zewnętrzne na to, żeby tą kaplicę pogrzebową w końcu fajnie wyremontować. To bardzo ważna inwestycja dla całej społeczności gminy, chociaż to dziwnie brzmi, ale postaramy się gdzieś z zewnątrz znaleźć te pieniążki, żeby wyremontować tą kaplicę cmentarną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania odnośnie budżetu do pani skarbnik albo do pana wójta? Nie ma. Zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie odnośnie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023. Panie radny, przypominam, że wnioski składa się na dwukrotnie był analizowany budżet. Dzisiaj podejmujemy uchwałę w sprawie budżetu. Wnioski na komisjach nie zostały przyłożone do tego budżetu. Pani przewodnicząca, złożyłem wniosek. Panie Stefanie, złożyłem formalny wniosek jako radny. Co dalej się z nim dzieje? Z prośbą o przegłosowanie. Bardzo proszę, panie radco prawny. Znaczy, no, jeśli pojawił się wniosek o zmianę uchwały, bo rozumiem, że tak pan ten wniosek traktuje. O zmiany w budżecie w uchwale, w tym tak, projekcie uchwały. No to ten wniosek w moim przekonaniu trzeba było przegłosować, ewentualnie w razie przegłosowania no dokonać zmiany projektu.
Tylko no, pytanie, czy ten wniosek jest dostatecznie precyzyjny, znaczy czy on wskazuje, że na, z działu takiego do działu takiego, czy on jest dostatecznie precyzyjny, no, nie mnie tutaj oceniać w tym momencie. Natomiast patrząc ze strony czysto formalnej, jeśli jest wniosek, no to powinien być przegłosowany. Czyli wniosek, czyli... Proszę chwileczkę, poczekać, prowadzimy do systemu wniosek o wprowadzenie zmian do proponowanej uchwały. Proponowanej uchwały budżetu gminy Branice. Wniosek formalny. Za wprowadzeniem zmian. Zatem wniosek formalny złożony przez radnego Wojciecha Chuchlę został wprowadzony do systemu głosowania o zmianę uchwały budżetowej na rok 2023. Zarządzam głosowanie. Proszę. Jeśli za przyjęciem wniosku, to trzeba zmienić projekt uchwały. Jeśli głosujecie Państwo nie, czyli uchwała, wniosek pana formalny pana radnego Wojciecha Chuchli zostanie odrzucony, czyli będzie przyjęty. Wtedy będzie uchwała, przepraszam, wtedy będzie głosowanie podjęte nad uchwałą taka, jaka jest tutaj w dzisiejszym porządku obrad. Powtarzam jeszcze raz, jeśli głosujecie Państwo za przyjęciem wniosku pana radnego Wojciecha Chuchli, to będzie musiał ulec zmianie ten projekt, który jest w tym punkcie. Jeśli Państwo zagłosujecie nie, to będzie poddane pod głosowanie tak, jak jest na dzisiejszej sesji przygotowany projekt uchwały budżetowej. Zatem kto z pań, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych? Proszę, jeszcze są pytania? Bardzo proszę, pan radny Roman Kowalczyk. Ja, bo tu pan Stefan powiedział, że tak mi akurat to utkwiło, czy on jest dostatecznie dobrze sprecyzowany właśnie. Panie Stefanie, jak to według pana? Bo mówię, my nie jesteśmy prawnikami, także no, ciężko mi się ustosunkować do tego. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu radcy prawnemu. Znaczy ja myślę, że to przede wszystkim jest kwestia oceny, myślę, że pani skarbnik, dlatego że czy na podstawie tego, o co pan radny wniósł, jesteśmy w stanie zmienić ten projekt, bo pan radny to uzasadniał, mniej więcej mówił, o co chodzi, natomiast tam to nie jest wniosek na takim poziomie precyzji, jak słyszę, że na przykład zabrać z paragrafu takiego taką kwotę, przenieść go do paragrafu takiego, no takie coś jak gdyby nie padło, więc ja mniej więcej jestem w stanie zrozumieć, o co chodzi, natomiast no myślę, że precyzja tego wniosku trochę pozostawia do życzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, zatem przechodzimy, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych, kto chciał sprecyzować? Bardzo proszę, pan radny Wojciech Chuchla, proszę doprecyzować wniosek formalny, który pan złożył. Przenieść zaplanowane środki w kwocie 50 tysięcy złotych z, to jest, co to jest pani skarbnik, 92-120, dział, rozdział, paragraf. Do rezerwy celowej. Tam jest kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Oddaję głos pani skarbnik. Panie Wojtku, jeżeli dobrze rozumiem, to chodzi panu o przeniesienie środków z rozdziału 921-20 w kwocie 50 tysięcy do rezerwy, czyli do rozdziału, już mówię, 758-18, z tym, że proszę wskazać, czy to ma być rezerwa ogólna, czy rezerwa celowa. Celowa, czyli musi pan wyznaczyć konkretne przeznaczenie, ogólna bez przeznaczenia. Jeszcze jak jestem przy głosie, bo nie chciałam się tak za bardzo odzywać i tak czekałam trochę. Ale już tak reasumując, to mogę stwierdzić, że bardzo łatwo się usuwa czy zmienia wydatki, które Państwo macie gotowe.
Państwo widzicie teraz wyniki, gdzie my usuwaliśmy 300 tysięcy po wydatkach bieżących. Mało? Dużo. No teraz pan, tak, to jest zdziwienie, ale państwo finalnie widzicie takie wysokości. I zgadzam się z tym, że Rada może zrobić teraz wszystko, poprzesuwać z działu i rozdziału, bo to jest państwa uchwała. Ale zwracam uwagę, że Rada wskazuje ramy, a za wykonanie budżetu odpowiedzialny jest pan wójt. Bo to jednak on ma tę odpowiedzialność za wykonanie majątku gminy, gospodarowanie finansami i on ma tę odpowiedzialność za celowe i gospodarne wykonanie wydatków. Pan mówi dzisiaj o kwocie 50 tysięcy. Okej, ale to jest kwota na ten rok. Co z kwotą za przyszły rok, za dwa, kiedy ona nie będzie potrzebna? 50 tysięcy to jest 1/3 utrzymania zimowego utrzymania dróg. Więc możemy sobie precyzować, co jest dla nas ważne, a co jest dla nas mniej ważne. Ja tu się nie chcę tutaj z Państwem wspierać, bo tam też jest ważne, co mówi Pani Iwona i Państwo. Ale jeszcze przypomnę taką sprawę z tego roku. My mieliśmy na początku roku zaciągnąć kredyt w kwocie 1 miliona złotych. We wrześniu czy w październiku zmieniliśmy decyzję, dlatego że rosną bardzo odsetki od kredytów bankowych. Nie było żadnego pytania. Ale skąd tak naprawdę mielibyśmy wziąć te środki, gdyby nie analiza budżetu obecnego i przyszłego i spłatę zobowiązań, których mamy? To nie jest tak łatwo, że można przynieść sobie 50 tysięcy teraz, a potem. Pan chce zabrać 921,20. A co z początkiem roku, kiedy pan wójt będzie miał zapłaty karę za niewykonanie tego zalecenia? To już do państwa należy decyzja, ale to są takie moje uwagi. I teraz jeszcze jedna taka sytuacja. Płaca minimalna wzrasta o 20%. Ten budżet tak naprawdę w trakcie wykonania roku, on może być tak naprawdę w całkiem innej sytuacji i może być dla nas nawet niewyobrażalny. To było tak samo z budżetem tego roku, kiedy na przykład odsetki zaplanowaliśmy w kwocie 160 tysięcy złotych, dlatego że poprzednie wykonanie było w wysokości 90 tysięcy. We wrześniu, bo Państwo już tego nie pamiętacie, zwiększaliśmy odsetki do kwoty 250 tysięcy i ten plan będzie wykonany prawie w 100%. To była tak naprawdę sytuacja diametralnie inna niż Państwo mieliście w styczniu. I niestety, ale ten rok będzie taki sam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Po wyjaśnienie formalnie wycofuję ten wniosek i głosujemy budżet. Można tak? Panie, proszę o tu zajęcie stanowiska pana radcy prawnego. Bardzo proszę panów radnych o ciszę. Oczywiście, jeśli pan wycofuje wniosek, to nie ma potrzeby jego głosowania. Zatem wniosek pana radnego Wojciecha Chuchli został wycofany. Zamykam dyskusję zatem w punkcie dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. I zarządzam, musimy chwilowo poczekać ze względów organizacyjnych. Przywracamy punkty. Czy już? Jeszcze nie. Podjęcie uchwały w sprawie. Jeszcze jest. Zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Głosowanie trwa. 10 za, 2 wstrzymane. Stwierdzam, że Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok. Jeszcze tutaj pan wójt chciał zabrać głos. Między kolejnym punktem oddaję panu głos. Ja tylko króciutko bardzo dziękuję za przyjęcie tego budżetu. Bardzo ambitnego. Budżet chyba z największymi inwestycjami w historii naszej gminy, a jednocześnie szkoda, że nie ma tutaj innych radnych powiatowych, ale myślę, że bliżej wyborów będzie to pewnie się zjawią. Właśnie chciałbym powiedzieć w stosunku do tego radnego, to jest budżet z najmniejszym deficytem w historii. Być może rzadko zerka w stosunku do naszej uchwały budżetowej, rzadko potrafi ją analizować, ale to jest najmniejszy deficyt
gminy Branice od kilkunastu lat. Polecam lekturę wszystkim radnym powiatowym, nie tylko panu Tatkowi, który robi to na bieżąco i dziękuję, że pan od czasu do czasu do nas przyjeżdża. Szkoda, że inni radni powiatowi z terenu naszej gminy nie potrafią mówić prawdy. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Branice na lata 2023-2026. Otwieram dyskusję. Oddaję głos pani skarbnik. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tak naprawdę przedstawia dane za 2023 rok, które są zgodne z projektem budżetu oraz do roku 2003, czyli tak naprawdę do okresu, kiedy kończymy spłatę kredytów bankowych. Jeżeli chodzi jeszcze o wieloletnią prognozę finansową, to ona przewiduje, że na 2023 rok kwota długu będzie kwotą ponad 3 600 000. Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, przeważnie są to przedsięwzięcia, które się rozpoczynają w roku 2022 i przechodzą na rok 2023. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan radny Lenartowicz Władysław. To dotyczy też budżetu. Czy, panie wójcie, czy pan ma jakiś pomysł na to, żeby zwiększać docelowo tak zwane dochody bieżące? Bo to decyduje o tym, że będą, czy można pracownikom podwyższać pensje i mieć na te tak zwane swoje, bo inwestycyjne to rozumiem, będziemy mieli to jak najbardziej. Tylko jak tutaj, czy mamy jakiś, czy ma pan jakiś pomysł na to, jak z tym sobie radzić? Dziękuję bardzo. Proszę oddać głos panu wójtowi. Niestety to wszystko jest zależne od dochodów zewnętrznych i mam nadzieję, że ta reforma finansów samorządowych faktycznie wejdzie w życie i udział w podatku znacząco, udział procentowy w podatku znacząco się zwiększy, bo bez tego będzie bardzo trudno. Natomiast no, kurczę, zawsze jesteśmy optymistami z panią skarbnik i myślę, że jakieś tam niespodzianki pewnie będą nas czekały i mam nadzieję, że pozytywne też w przyszłym roku. Nie powinno być źle, no zobaczymy. No, zaplanowaliśmy też oczywiście w budżecie podwyżkę dla dedykowaną pracownikom. Żałujemy, że tak małą, bo w związku z tą inflacją to powinno być przynajmniej kwota w okolicach kilkuset złotych na rękę. No niestety tego nie możemy zrobić, ale będziemy starali się im to i to wyrównać tym, co udało się gdzieś tam zapisać w projekcie czy w budżecie już teraz przyjętym przez państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy są jeszcze pytania? Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Branice? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 głosów za. Stwierdzam, że Rada Gminy Branice jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Branice na lata 2023-2026. Punkt 13 porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Branice. Otwieram dyskusję. Może tutaj prosiłabym pana wójta, jeśli można, dwa słowa odnośnie zmiany w budżecie właśnie służących ochronie środowiska. Mówimy o dotacji, głównie o dotacjach na wymianę źródeł ciepła i tak jak sygnalizowaliśmy już na komisji, chcemy znacząco zwiększyć to dofinansowanie do pomp ciepła, ale też delikatnie, symbolicznie być może o procent odpowiadający wzrostowi inflacji zwiększyć tą dotację do pozostałych źródeł odpowiadających z, między innymi za kotły piątej klasy na pelet, na gaz, prąd czy energię. Dziękuję panie wójcie. Jest otwarta dyskusja. Czy są pytania? Bardzo proszę pana. Panie wójcie, czy panu coś wiadomo na temat stawiania zbiorników na gaz? Bo coś mi tutaj doszły słuchy, że aktualnie nie będziemy dostawać gazu od Czechów i tam koło kościoła będą montowane zbiorniki takie duże na gaz dla miejscowości Branice. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu wójtowi.
Nie, nie, to nie ma takiego zagrożenia. To jest budowa na podstawie specustawy, czyli w zasadzie decyzja została podjęta w zeszłym tygodniu, a w tym ta budowla już się rozpocznie. To jest takie chuchanie na zimno. Faktycznie stanie tam zbiornik taki buforowy. Gdyby coś nieprzewidywalnego działo się z tym gazem, który płynie do nas z Czeskiej Republiki, to ten gaz będzie wtłaczany do tego zbiornika i jest tam też gazociąg, który przechodzi przez branicę, będzie wtłaczany do tego gazociągu. Ale to jest taki na wszelki wypadek. W ciągu kilku tygodni ta inwestycja ma się zakończyć. Będzie realizowana częściowo na naszym terenie, częściowo na działce prywatnej. No to tyle. Nic dziękuję bardzo, panie Wójcie. Są jeszcze pytania? Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Branice jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Branice na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice. Punkt 14 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku. Otwieram dyskusję. Może chciałabym, żeby tutaj również pan wójt, jeśli może, zabrał głos. Szanowni Państwo, to jest konsekwencja tego, o czym rozmawialiśmy już na komisjach i konsekwencja tego, że przystąpiliśmy do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Najpilniejszy według mnie osobiście temat, który musimy zrealizować w najbliższych latach, to jest budowa dwóch bloków wielorodzinnych. Olbrzymia lista kolejkowa, młodzi, którzy nie mają gdzie mieszkać, horrendalne ceny w samych Branicach, jeżeli mówimy o wynajęciu albo kupnie mieszkania, porównywalne nawet z rynkiem w Raciborzu. W związku z tym musimy mieć tanie mieszkania, to jest dla nas bardzo duża szansa i zrobimy wszystko, żeby te tanie mieszkania w gminie Branice zostały wybudowane. Wkład własny gminy Branice na ten moment to jest działka, którą, jak wiecie, wiele lat już pozyskujemy, przekwalifikowaliśmy przeznaczenie gruntu i droga dojazdowa. Do tego jeszcze dochodzą przyłącza, ale przyłącza i tak byśmy prowadzili do tych działki, dlatego że mamy tam w planie już w marcu rozpocząć sprzedaż 4 działek jednorodzinnych, podbudowę domów jednorodzinnych uzbrojonych z przyłączami. W związku z tym i tak do tych działek byśmy prowadzili przyłącza, czyli będą przechodziły do bloku tego wielorodzinnego budynku i do 4 działek jednorodzinnych, które chcemy sprzedawać już w marcu. To jest wkład własny gminy Branice. Oprócz tego jako gmina na pewno będziemy chcieli wykupić kilka mieszkań, tak żeby to były mieszkania komunalne. Nabór na te mieszkania będziemy prowadzili już w styczniu. To ważne, już w styczniu ruszy kampania informacyjna, już w styczniu musimy rozpocząć nabór na te bloki. Pierwsza inwestycja to będzie 32 mieszkania. No trzymajmy kciuki, żeby ta inwestycja rozpoczęła się w 2024-2025. To tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Lenartowicz. Ale jaka jest szansa, że my się znajdziemy w pierwszym, jak to powiem, uderzeniu, czy na pierwszej linii, bo takich samorządów jest więcej w tym porozumieniu, z tego co mi wiadomo. Dziękuję. Proszę panie wójcie. Jeżeli chodzi o SIM, o Polskie Południe, czyli ten SIM zlokalizowany w Prudniku, no to jesteśmy pod względem przygotowań na trzecim miejscu, tak? Czyli jeżeli dzisiaj podejmiemy tą stosowną uchwałę, to będziemy na trzecim miejscu pod kątem zaawansowania prac technicznych. W marcu będzie już rozpisany przetarg na projekt tego budynku. Mamy koncepcję już taką architektoniczną, wiedziemy jak będzie wyglądał, a w marcu ma być rozpisany przetarg na projekt. Kolejny przetarg na wykonanie ma być rozpisany jesienią i tak jak mówię, albo to będzie 2024 bicie pierwszej łopaty, albo 2025. Oczywiście nabór będzie bardzo ważny, ale ja mogę powiedzieć ze swojej strony, ja już znam te warunki finansowe, one naprawdę są bardzo atrakcyjne, bo będzie można wykupić sobie mieszkanie za 40% kwoty nowego mieszkania, jeżeli mówimy o
młode osoby, o małżeństwa czy pary. 40% i te 40%, połowę z tych 40% będzie jeszcze rozłożone w ratach, jeżeli kogoś nie będzie stać na spłatę. Także naprawdę jest to bardzo atrakcyjne finansowanie na ten moment, podkreślam, na ten moment, bo wszystko idzie do góry. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę, pan radny Wojciech. Chciałem jako udziałowiec w tej spółce, ile będziemy mieli albo ile mamy udziałów? Albo ile będziemy mieli po podjęciu tej uchwały? Jak to wygląda? Dziękuję bardzo. Proszę panie wójcie. Panie Wojtku, nie śmiałbym tego przeliczać. Tam naprawdę są dziesiąte cyfry po przecinku i no nie chcę pana w tym momencie skłamać. Rzeczywiście panu powiemy. Kasia się tym zajmuje i chętnie panu odpowie. Ale na ten moment nie chciałbym skłamać, bo to też wartość tych naszych udziałów... Tak, jak wszyscy. Wartość tych udziałów będzie podejmowana na walnym i aportem wnoszą też udziały, a aportem teren wnoszą inne gminy, w związku z tym ta wartość udziałów dzisiaj, a wartość udziału za 2 tygodnie będzie troszeczkę inna, bo te inne gminy też wnoszą swój teren do spółki. Dziękuję panie wójcie. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego punktu? Nie ma. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej siedzibą w Rudniku, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 12 głosów za. Stwierdzam, że Rada Gminy Brańcy jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku. Punkt 15 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi z dnia 2 grudnia 2022 roku na działalność wójta gminy Branice. Otwieram dyskusję. Tutaj pani przewodnicząca przy omawianiu prac komisji zapoznała wszystkich ze skargą i ze stanowiskiem komisji, więc czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę pan radny. Ja rozumiem, że ta skarga dotyczyła sytuacji takiej, że ktoś miał problem, żeby uzyskać pewne dane na stronie Urzędu Gminy. Z tego tytułu, pani przewodnicząca? Bardzo proszę pani kierownik. Tak, tak twierdzi, ale to taka bardziej ogólna, nie tylko do naszej gminy. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Bardzo proszę pan radny Wojciech Huchla. Ja myślę, pani przewodnicząca, że tego typu sprawy, tego typu skargi i odpowiedzi na te skargi jako radny powinienem dostać wcześniej, żebym mógł się konkretnie z tym zapoznać. Jest w projekcie uchwały, który został dostarczony w panelu pana radnego. Jak pan przygotował się na sesję i na komisję, to już materiały były 8 dni przed komisją dostępne. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 głosów za i 1 przeciw. Stwierdzam, że Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie załatwienia skargi z dnia 2 grudnia 2022 roku na działalność wójta gminy Branice. No taki jest projekt uchwały, tak też odczytuję. Punkt 16 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy. Otwieram dyskusję. Daję głos pani skarbnik. Zgodnie z projektem uchwały, który został zaktualizowane i przedłożone państwu jeszcze dzisiaj, to zgodnie z paragrafem plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2600, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 091 872 zł. Zgodnie z paragrafem trzecim plan wydatków zwiększa się o kwotę 2600. Zgodnie z paragrafem czwartym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 091 872 000. Są to wydatki bieżące. Deficyt pozostaje bez zmian. Na podstawie paragrafu 6 dokonuje się przesunięć w planie wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami. I zgodnie z paragrafem 7 zmienia się plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy.
i na podstawie paragrafu 8 zmienia się plan wydatków inwestycyjnych i remontowych. Jeżeli chodzi o takie szczegółowe, to już omówię te rzeczy, które nie były omawiane na komisji. I zmiana dotyczy przede wszystkim projektu Cyfrowa Gmina, który no jest zabierany z tego budżetu, a był już ujęty do budżetu 2023 roku. I w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to jest zmniejszenie dochodów o kwotę 3 800 000. To jest tak naprawdę środki na zakup węgla. Ta zmiana spowodowana tym, że po analizie wniosków, jakie wpłynęły do urzędu, kwota 6 milionów była po prostu zbyt duża i jest to po prostu urealnienie tej kwoty. Jeżeli chodzi o wydatki, to one też są związane z tym projektem Cyfrowa Gmina i zmniejszenie wydatków, czyli na zakup w cenie preferencyjnej węgla. Jeżeli chodzi o przesunięcie w planie wydatków, czyli już tak naprawdę są to ostatnie czyszczenia budżetu i z bieżącymi potrzebami gminy. Jeżeli chodzi o załącznik 4 plan dotacji z budżetu, to też jest czyszczenie, tak naprawdę jest to przeniesienie z niewykorzystanych środków na publiczne przedszkole dotacji na przedszkole i przekazanie też części środków na inny dział, który tak naprawdę będzie potrzeba zwiększenia tam środków i plan wydatków inwestycyjnych, czyli ten już załącznik był omawiany na komisji. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik? Bardzo proszę pana radnego Lenarta. To mi interesuje sprawa tego węgla, to znaczy by wynikało, żeśmy mieli mniej więcej, czy planowane było zapotrzebowanie rzędu 6 milionów? Tak. Ogólnie. Że około połowy, może trochę więcej, jakby mniejsze zapotrzebowanie, ale w tym to się wiąże te 3000 i zakup węgla? Nie, to jest tylko zakup tej 1,5 tony węgla, która każdemu będzie była, znaczy która przysługiwała do końca roku. My patrzyliśmy na początku tylko na dodatek węglowy i taką mniej więcej wartość przyjęliśmy. Natomiast na dzień dzisiejszy już wiemy, że tych wniosków jest mniej i na pewno ta kwota tych 6 milionów by nie była wykorzystana w tym roku. Dziękuję pani skarbnik. Czy z tej puli uda nam się coś jeszcze węgiel zakupić do końca roku? Bardzo proszę pani mówić. Ja może zapisałem sobie to w wolnych wnioskach, pani przewodnicząca. Dobrze. Jeżeli można odpowiedzieć. Dobrze, dziękuję bardzo pani skarbnik. Zatem zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowanie trwa. Nie wczytuję. Pan Cykowski jeszcze jakby mógł. Jest. Mruga. 10 głosów za, 1 wstrzymany, 1 nieoddany. Stwierdzam, że Rada Gminy Branice podjął uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy. Punkt 17 porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Branice nr 37 łamane przez 393 łamane przez 21 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Branice na lata 2022-2025. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 12 głosów za. Stwierdzam, że Rada Gminy Branice jednogłośnie podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Gminy Branice nr 37 łamane przez 393 łamane przez 21 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Branice na lata 2022-2025. Punkt 18 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Branice do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Otwieram dyskusję i poproszę o głos pani skarbnik. Bardzo proszę, udzieliłam głosu pani skarbnik. Akurat teraz, no póki tak naprawdę są sprawy związane z obywatelami Ukrainy, dostajemy różne środki, które jesteśmy zobowiązani do wydania na te zadania. Więc dlatego to upoważnienie jest w tym roku, dlatego że to, które Państwo podjęliście w tym, dotyczyło tylko roku 2022. I ta uchwała nam pomaga, aby środki, które dotyczą obywateli Ukrainy, mogły być wprowadzane z zarządzeniem, a nie czekanie na kolejną sesję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan radny Lenartowicz Władysław. Tylko tak technicznie, że takie, bo my podejmowaliśmy wcześniej i to tylko na dany rok budżetowy, rozumiem, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę, pan radny Wojciech Huchla. Mam pytanie, ja już panu Stefanowi sygnalizowałem, o co mi chodzi. Jeżeli popatrzymy na dziennik ustaw, pozycja 583 z 2022 roku, artykuł 12, punkt 3, 4 i 5, który mówi o pomocy Ukraińcom, w jednym z tych artykułów, panie Stefanie, jest, że organ stanowiący powinien uchwałą podjąć, jakie cele czy zadania będzie samorząd terytorialny w tym kontekście wykonywał. Moje pytanie jest, bo ja nie pamiętam, czy myśmy jako Rada Gminy podejmowali taką uchwałę. Bo później następny, czwarty punkt mówi, że tą uchwałę wykonuje wójt, burmistrz czy prezydent miasta. I trzecie pytanie do pani skarbnik. Tutaj pani mówiła tylko o środkach czy ewentualnie dotacjach zewnętrznych, które z tego tytułu będą wpływać do budżetu gminy, tak? A co się dzieje i w jaki sposób jest to realizowane, jeżeli samorząd, czyli my, gmina Branice, z własnych środków budżetowych udzielamy, czy będziemy chcieli udzielać takiej pomocy? I ostatnie pytanie, myślę, że to jest tylko formalne, ale jest wyodrębniony rachunek na tego typu pomoc, tak? Dziękuję bardzo. Jak to wygląda z tą uchwałą? Czy panie Stefanie, uchwała jest podstawą do udzielania później przez organ wykonawczy różnego rodzaju działań w zakresie pomocy dla Ukraińców? Dziękuję bardzo. Panie radny, może jako pierwszy poproszę tutaj pana radcę prawnego o zabranie głosu. Znaczy tak, artykuł 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, on w ustępie 3, 4, 5, bo w 3 jest mowa o innych organach administracji publicznej niż wojewoda, w 4 jest mowa właśnie o jednostkach samorządu terytorialnego, a w 5 jest mowa o uchwale określającej zakres pomocy. Natomiast to jest sytuacja taka, gdyby pomocy opisanej w ustępie 1, czyli pomocy, którą powinien zapewnić wojewoda, chciała udzielać jednostka samorządu terytorialnego, to wtedy powinna podjąć uchwałę określającą zakres takiej pomocy. Myśmy takiej uchwały, z tego co wiem, nie podejmowali. No, nie ma takiej konieczności, chyba że chcielibyśmy tutaj w tym zakresie wojewodę wyręczać. Natomiast jak patrzę na dziennik urzędowy województwa opolskiego, to tego typu uchwały były gdzieniegdzie podejmowane, natomiast to raczej było wiosną. Bo ja takiej uchwały nie widzę w dzienniku. Ostatnią, którą widzę, to widzę bodajże we wrześniu. Albo no nie, we wrześniu porozumienie. Tak naprawdę te uchwały, ostatnia, która była, to są chyba Tułowice, 30 maja. Natomiast widzę też taką sytuację, że na przykład Kietrz taką uchwałę podjął 24 maja, po czym ją 30 czerwca uchylił. Dlatego, że z tego co czytam w komentarzu, to tam był jakiś problem dotyczący zakresów tych uchwał, że nie do końca samorządy jak gdyby wiedziały, co jest w zakresie, bo teoretycznie na tej podstawie samorządy mogły jak gdyby przejmować zadania wojewody. Te uchwały były szersze. I tak naprawdę przypuszczam, że na przykład uchylanie tych uchwał wynika z tego, tam później dodano też w artykule 12 możliwość wydawania poleceń przez wojewodę. Widzę też już po tych uchwałach całą masę porozumień między o powierzeniu realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy. Więc po prostu przypuszczam, że tak naprawdę te
ten przepis trochę został no, niezbyt wykorzystany, dlatego że tak naprawdę później tą pomocą zajął się wojewoda i jeśli jak gdyby jakieś zadania zlecał samorządom, to na zasadzie porozumień z tymi samorządami. Natomiast tych uchwał nie było dużo i w ostatnim czasie te uchwały podejmowane nie były. U nas ona też nie była podjęta. No, prawdopodobnie nie chcieliśmy, czy nie mieliśmy jak gdyby takiego pomysłu, żeby wykonywać te zadania, które są opisane w artykule 12 ustęp 1. A to tylko te zadania mogliśmy ewentualnie przejąć. Dziękuję bardzo. Jeszcze oddaję głos pani skarbnik. Ja tylko dodam, że jeżeli chodzi o pomoc obywatelom Ukrainy, to my tylko wykonujemy zadania zlecone, które rzeczywiście musimy wykonać. A jeżeli chodzi o rachunek, jest rachunek wyodrębniony na te środki. Dziękuję pani skarbnik. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę pan radny Wojciech. Pytanie, jeśli państwo, czyli gdyby gmina chciała realizować zadanie, które nie jest w obszarze zadań realizowanych przez wojewodę, wtedy musiałaby taką uchwałę podjąć. Dziękuję bardzo. Proszę panie radco. Znaczy, trochę inaczej. Gdyby gmina chciała realizować te zadania, które realizuje wojewoda, czyli gdyby chciała go w jakiś sposób wyręczyć. Tak, ten przepis też ulegał zmianie. Tam w pewnym momencie zniknęło z ustępu trzeciego, na przykład w ramach własnych posiadanych środków własnych. Akurat ustęp piąty zmianie nie uległ. Natomiast po prostu wydaje mi się, że brak jak gdyby popularności tych uchwał wynika z tego, że po prostu no, wojewoda jak gdyby przejął czy realizuje tą pomoc na podstawie artykułu 12 ustęp 1. I po prostu nie ma takiej potrzeby, żeby go wyręczać. Być może wiosną była jakaś inna koncepcja, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, od wiosny to już minęło dużo czasu w tym roku, to jest niestety, znaczy no, pół roku to jest bardzo długo w tym roku, tak bym powiedział, dużo się może zmienić. Dziękuję bardzo. Skoro nie ma więcej pytań, zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Brenice do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 głosów za i jeden nieoddany. Stwierdzam, że Rada Gminy Branice podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia wójta gminy Branice do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Punkt 19 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Branice wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Opolskie Południe spółka z o.o. z siedzibą w Prudniku w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w gminie Branice przy ulicy Szkolnej. Otwieram dyskusję. Zamykam. Czy pan wójt może tutaj chciał słowo do rady? Mam wrażenie, że nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Chodzi o ten teren, który wnosimy w... Tak, tak, ciąg dalszy. Tak. No. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Branice wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Opolskie Południe z siedzibą w Prudniku w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w gminie Branice przy ulicy Szkolnej? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 głosów za. Stwierdzam, że Rada Gminy Branice jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Branice wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Opolskie Południe spółka z o.o. z siedzibą w Prudniku w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Branice przy ulicy Szkolnej. Punkt 20 porządku obrad. Wolne wnioski i informacje. Może tutaj na początek chciałbym udzielić głos panu wójtowi. Pan wójt chciał tutaj zabrać głos odnośnie węgla.
Więc bardzo proszę, na początku oddaję głos panu wójtowi. To może później też będą pytania. Ja sobie wypisałem te, które gdzieś tam wyłapałem. Plus jakieś informacje ogólne też pewnie nie będzie, bo okazji pani przewodnicząca mnie ubiegnie tradycyjnie. W związku z tym ja chciałem podziękować, bo prawdopodobnie nie będziemy mieli już sesji specjalnej. W związku z tym chciałem podziękować za ten rok, ciężki rok, rok trudnych decyzji, ale też myślę, że fajnych tematów, które udało się zakończyć, albo informacji odnośnie tego, co będziemy robili w przyszłym roku. Nie był to łatwy rok. Doceniam, dziękuję waszą pracę merytoryczną. Fajnie, że też nie ma u nas polityki w Radzie, że zawsze się potrafimy dogadać. Nawet jak się czasem z panem Wojtkiem poboksujemy słownie, to i tak bardzo się lubimy i to jest też fajne, że robicie to całkowicie społeczne, bo jeszcze raz powiem, że to wynagrodzenie, które macie, to jest po prostu dla mnie szokiem, że ktoś może chcieć z przyjemnością pracować za takie wynagrodzenie. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Też życzę tego, żebyśmy w zdrowiu doczekali wszyscy przyszłego roku i kolejnej sesji, żeby w naszych rodzinach fajnie się działo, żebyśmy też nie rozmawiali tylko i wyłącznie o tym, czy ktoś ma czym palić i czy jest węgiel, tylko o jakichś normalnych, przyjemnych tematach, żeby było jak najmniej polityki, żebyśmy się lubili, otaczali ludźmi życzliwymi, bo to też jest trudno w tych czasach, w których żyjemy. Także bardzo wam dziękuję jeszcze raz za ten rok. Te tematy, które wyłapałem, pan Romek, ten pułk i Dmuchawa. No, pan Romek zawsze stawia to ambitnie poprzeczkę, jeżeli chodzi o te tematy inwestycyjne. Spróbujemy się z tym zmierzyć i wycenić z panią skarbnik, aczkolwiek boję się, że ten temat w postaci pługu i Dmuchawy mógłby nas przerosnąć. Ja też przypomnę, że my mamy dwie krajówki, czyli OSP Branice, Lewice dobrze funkcjonującą i do tego jeszcze Bliszczyce, które w zasadzie nie jest krajówką, ale ich praca wskazuje na to, że jest krajówką, bo to co robią to jest charakterystyczne dla OSP zrzeszonych w systemie krajowym, czyli to zaangażowanie, poziom zaangażowania. Także no, to zabezpieczenie mamy, na nich można naprawdę polegać. Ale doceniam, panie Romku, to, że te innowacyjne pomysły pan ma. Być może trzeba pomyśleć właśnie o swojej Dmuchawie. Pan Wojtek pytał o to odśnieżanie. Panie Wojtku, od soboty znowu pan zapomniał, bo rozmawialiśmy o tym, że wykonuje to ta sama firma, ale od soboty można zapomnieć. Jest pan to Tomek Gartner, który wygrał nie przetarg, tylko postępowanie ofertowe. I chwała Bogu, że mamy go na miejscu. Pewnie też macie trochę telefonów, natomiast ja mam ich zdecydowanie więcej. W tym roku Andrzej koordynuje odśnieżanie w naszej gminie. Andrzej się zajmuje tematami odśnieżania. Panie Wojtku, jeżeli mi pan pozwoli, naprawdę proszę o wyrozumiałość i to, żebyśmy najpierw odśnieżali te główne drogi, tak jak pan Wojtek wcześniej wspomniał, pan Romek wspominał o tym, żeby straż pożarna dojechała czy karetka. Te główne drogi są dla nas priorytetem. Proszę też uprzedzać wszystkich mieszkańców, że nie wszystkie drogi są nasze. Nie wolno nam dopłacać do odśnieżania innych dróg, mówimy tu o drogach powiatowych czy wojewódzkich. No niestety to nie jest nasze zadanie. No i też musicie zrozumieć, że jak wieje wiatr, nie jesteśmy w stanie takiej drogi utrzymać. Po 30 minutach od przejazdu po pługu ta droga jest z powrotem zawiana. Nie jesteśmy w stanie utrzymać. Też miałem takie telefony o 4 rano, że ktoś może nie dojechać do pracy. Ja wiem, że trudno wyjechać, natomiast jeszcze raz powtarzam, priorytetem są główne drogi, dopiero później te wszystkie boczne osiedlowe drogi. Z tym poziomem tego, co się stało, jeżeli chodzi o te anomalie pogodowe, od których odwykliśmy, ja naprawdę jestem zadowolony z tego odśnieżania. Dziękuję, Andrzej, że tak profesjonalnie to prowadzisz, bo ja mam na bieżąco zdjęcia, na bieżąco informacje, mamy GPS. Jeżeli ktoś z mieszkańców powie, że pług tam nie był, jesteśmy w stanie to sprawdzić, o który był dokładnie nawet ten pług przez GPS, bo też mieliśmy takie sytuacje. No mieliśmy też filmiki, które miały nam uświadomić, że to odśnieżanie było, ale że jest niedobrej jakości. Już są takie też życzenia. No ja wiem, że odwykliśmy od trudnych zim, ale no niestety przynajmniej 2 tygodnie w roku pewnie gdzieś będziemy musieli do tych przyzwyczajeń wrócić. I to nie są drogi krajowe, to nie są drogi wojewódzkie czy powiatowe, chociaż mam wrażenie, że to odśnieżanie u nas naprawdę jest na wysokim poziomie.
Ja wam przypomnę, że kiedyś próbowaliśmy też wyceniać odśnieżanie tą substancją, którą używają nasi południowi sąsiedzi, chemiczną. I to odśnieżanie wówczas było 4 razy droższe. Obawiam się, że dzisiaj byłoby to pewnie z 8 razy drożej niż wtedy. No nie stać nas na to, tak, żebyśmy wydali 1 000 000 zł na odśnieżanie 20 kilku kilometrów w naszej gminie. Często też mieszkańcy wspominają o tym, że widzą pług, który jest podniesiony, jedzie dalej. No bo nie wiedzą tego, że żeby przejechać na jedną drogę gminną i drugą, często ten pług musi przejechać przez inną drogę, której formalnie nie odśnieża albo na którą nie dostał polecenia wyjazdu. To jest też bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali, uczulali mieszkańców. Ta mapka będzie załączona po raz kolejny do informatora z kontaktami do Andrzeja, za odpowiedzialnego za drogi gminne, do starostwa powiatowego, za osobę, która odpowiada za starostwo powiatowe i za drogi wojewódzkie, za osobę, która odpowiada za ciężarnik dróg wojewódzkich. Przepraszam też, że nie mogę skontaktować się z pozostałymi osobami odpowiedzialnymi, ale to nie są moje instytucje, nie odpowiadam za nich. Bardzo proszę o przekazywanie tego. Bardzo trudno mi było się dodzwonić do osób, które odpowiadają w tematach odśnieżenia dróg w innych instytucjach. Ja z Andrzejem mam kontakt na bieżąco, mam nadzieję, że Państwo również. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o rolników, korzystamy z jej pomocy, korzystamy odpłatnie. Faktycznie są takie sytuacje, w których Tomek odśnieża drogi główne, kontaktujemy się z rolnikami i odśnieżamy z pomocą rolników te drogi najmocniej zawiane. Pan Tomek też jako sam, pan Tomek sponsoruje przejazdy, bo mnie mówi, że nie może patrzeć na standard odśnieżania u innych instytucji. Sam po prostu od siebie sponsoruje niektóre przejazdy. No serce go boli. Także docenimy naprawdę to, że tego Tomka mitycznego mamy w gminie, bo to naprawdę nie chcę sobie wyobrażać, co by było, gdybyśmy nie mieli swojego tutaj przedsiębiorcy, tylko korzystalibyśmy z usług kogoś, nie wiem, z Głupczyc czy jeszcze dalej. Bardzo się cieszę, że go mamy. Też jakieś informacje ogólne. Niech też wszyscy wiedzą o tym, co się dzieje. Od 8 miesięcy spotykaliśmy się z odpowiednikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich po stronie czeskiej, z wicemarszałkiem, z wicehejtmanem dokładnie kraju Śląsko-Moravskiego, który przyjeżdżał tutaj do Branic. Tu mieliśmy takie centrum od 8 miesięcy. Spotykaliśmy się w temacie przebudowy mostów, które znajdują się na terenie gminy Branice. Już mogę powiedzieć, że będziemy aplikowali wspólnie ze stroną czeską o przebudowę 2 mostów. Ten remont ruszy w przyszłym roku. Będzie to most w Branicach i Wechowicach. Będzie przejazd jednym pasem tylko i będą światła, ale będzie możliwy cały czas przejazd. Wiem, że uda się to zrealizować, także praktycznie 95% środków otrzymamy z zewnątrz, ze strony Unii Europejskiej, razem z naszym partnerem po stronie czeskiej. I partnerem w Branicach będzie również Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo część mostu jest Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jeżeli chodzi o most w Dzierzkowicach, to no, nikt się nie przyznawał do tego mostu, w związku z tym my się przyznaliśmy, że ten most należy do nas, chociaż formalnie nie należy. Trzeba będzie to jakoś wyprostować. Nigdzie w ewidencji nie mogliśmy znaleźć informacji na temat informacji, kto jest właścicielem tego mostu. Most w Dzierzkowicach niestety jest w najniższej klasie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. W związku z tym on będzie cały przebudowany. Będzie tam nowy most, gigantyczna inwestycja, też ze środków unijnych i też 95% tych środków otrzymamy razem ze swoimi partnerami czeskimi, czyli z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Mówię po polsku, trudno to wymówić po czesku. Zarządem Dróg Wojewódzkich kraju Śląsko-Moravskiego. I jeszcze takie 2 tematy również dotyczące współpracy z partnerem z Czech i Zarządem Dróg Wojewódzkich. Wiemy już, że będziemy mieli przyjemność kontynuować ten remont taki gruntowny drogi Branice-Nikazanice, tej relacji, czyli w stronę Nasiedla. Droga 416 będzie dalej remontowana, droga Branice-Nikazanice. Tak gruntownie, jak było to wcześniej w Branicach. Teraz będziemy remontowali ten odcinek w samych Nikazanicach. Będzie to również z partnerem czeskim, z środków Interregu, z tych środków transgranicznych będziemy to robić. Ja też od początku zostałem gdzieś tam
poproszony o pomoc w temacie lobbowania przez panią sołtys Pilszcza i przez panią burmistrz Kietrza w temacie drogi chyba jeszcze ważniejszej, chociaż nie dla nas, ale potrafię zrozumieć to, że Kietrzowi ta droga jest bardzo pomocna, to jest droga Pilszcz-Opawa. Jako że w Opawie w tym momencie praktycznie jest finalizowany kolejny etap obwodnicy, lobbowaliśmy o to, żeby droga Opawa-Pilszcz weszła do Internegu i też udało się, też ta droga będzie realizowana. 8 miesięcy trudnych negocjacji, ale mogę powiedzieć śmiało, że się nam to też powiodło. Też tutaj partnerem będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich po Polsce i odpowiednik czeski z kraju Sleskomorawskiego też będą składać tę drogę do Interregu. Szanse są olbrzymie na to, że ta droga dostanie dofinansowanie. Bardzo zależy na tym wicehetmanowi po stronie kraju Sleskomorawskiego. Dzisiaj się chwalimy, w związku z tym ja sobie też wypisałem. Moi drodzy, ja byłem na takiej konferencji dotyczącej nowych środków unijnych 2021-2027 u pana marszałka. Bardzo dużo takich inwestycji, które będą nam potrzebne, o których zabiegaliście, o których mówiliście. Będziemy się starali pozyskać na nie finansowanie, to jest perspektywa najbliższych kilku lat. Ale rozmawialiśmy też o latach 2014-2021, czyli o tym, co się skończyło, albo w zasadzie się kończy, bo mimo, że mamy 2022, to jeszcze wykorzystujemy środki z 2021. Jeżeli chodzi o naszą gminę Branice i o środki unijne, zostaliśmy sklasyfikowani według takich rankingów wspólnot, takiej gazety samorządowej, na drugim miejscu. Czyli jest Popielów, jest Branice, jeżeli chodzi o gminy wiejskie i cała reszta. A jeżeli mówimy o całe, wszystkie samorządy województwa opolskiego, to jesteśmy w pierwszej piątce, ustępujemy Opolu, Ujazdowi, pozyskiwanie środków unijnych. Nie ma tutaj pana radnego, który zawsze mówi, że pozyskujemy z jednej strony. Nie, to są pieniądze z Unii Europejskiej, pieniądze pana marszałka, którym pan marszałek dystrybuuje. Jesteśmy w pierwszej piątce. Także gratuluję państwu też z tego tytułu, a mam nadzieję, że to jeszcze mocniej nam podniesie poprzeczkę w temacie kolejnych naborów w kolejnych latach. Węgiel, pan Władek, też to sobie wypisałem. No niestety procedury, które wymyślili nam rządzący, są dosyć skomplikowane, mimo że byliśmy chyba na liście numerem 5 pod względem gotowości do dystrybucji węgla. Te perturbacje z operatorem, który miał ten węgiel dostarczyć, były gigantyczne i w końcu jest dzisiaj informacja, jutro i pojutrze mamy mieć ekogroszek, te pierwsze ilości, w związku z tym od jutra dziewczyny będą obdzwaniały już zainteresowane osoby, czy dalej są zainteresowane, czy mają pieniążki i ten węgiel będzie dystrybuowany. Dzisiaj jeszcze szybka korekta związana z tą ceną węgla, bo wcześniej mieliśmy ją odbierać z Pawłowiczek, a teraz Opola. W związku z tym nasi przedsiębiorcy będą musieli troszeczkę skorygować te swoje oferty. Ale wiedzą, że nam zależy jak na jak najniższej cenie, w związku z tym mam nadzieję, że nie przekroczymy tej ceny 1850 zł. Chciałbym, żeby to była ta cena. Jak się uda niżej, to będzie jeszcze lepiej. Umknęło nam też również, a w zasadzie nie włożyliśmy do budżetu wszystkiego, a ja o tym nie powiedziałem, przepraszam, w budżecie jest remont posterunku policji. Ten remont oczywiście w tym roku się z tym już zmierzymy, tym 2023 będziemy to realizować. Mamy obietnicę pana marszałka też, że jeżeli napiszemy wniosek o dofinansowanie tego remontu, to z jego strony będzie tutaj łaskawe spojrzenie, otrzymamy wsparcie finansowe ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Także bardzo się z tego cieszę. Ja też apeluję, pamiętajcie o tym, że mamy 8 stycznia kolędowanie Zakopower. No fajnie by było, gdybyśmy wszyscy gdzieś tam w tym uczestniczyli. Ja też kupuję bilet. Pan dyrektor szpitala zrezygnował w tym roku z darmowych biletów, też kupuję bilety. Nie mamy darmowych biletów. No wszyscy po prostu kupujemy. Wiadomo, że dokładamy jako gmina Branice do tego, w związku z tym chcemy, żeby jak najwięcej tych biletów zostało sprzedanych. Niestety mamy konkurencję darmową, bo tydzień później po nas starostwo powiatowe zorganizowało koncert Zakopower w Głubczycach. Trudno mi powiedzieć, nie wiem, no, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Co jeszcze sobie tu wypisałem? Kurczę, bardzo proszę o poprawienie mnie, jeżeli na jakieś pytanie nie odpowiedziałem. Aha, jeszcze mamy tutaj może, pan Tadek mówił o tej współpracy. Panie Tadku, ja może będę bardzo bezpośredni. Współpraca jest żadna w tym momencie. Mówię to z całą świadomością i odpowiedzialnością za te słowa. Wspominam z rozrzewnieniem współpracę z panem Józkiem Koziną, starostą minionej kadencji,
którego problemy gminy Branice były jego problemami. I pamiętam dziesiątki wizyt w różnych instytucjach, które odbywałem z panem starostą. Pomagał nam w różnych sytuacjach. No być może też nas łączyły jakieś hobby poza pracą, ale myślę, że on po prostu był takim człowiekiem, który mocno nam pomagał. No, traktował tą swoją pracę samorządową jako misję i naprawdę bardzo nam go brakuje. I to nie są tylko moje słowa, ale i słowa pani burmistrz i pana burmistrza z Kietrza i z Baborowa. Ja nie widzę w tym wszystkim żadnej wizji, nie widzę starania. Przepraszam, ale czasami mam takie wrażenie, że państwo zachowujecie się jak drugi urząd gminy w Głubczycach. Ja przypomnę, że my też mamy imprezy, ja przypomnę, że mamy fajne wydarzenia, które nie są w ogóle promowane. Dlaczego coś się ma nie odbywać w Baborowie, dlaczego coś się zawsze ma odbywać w Głubczycach? Ja tego nie rozumiem po prostu. Nie wiem, jaka jest wizja, nie wiem, jaka jest wizja rozwoju. Można tyle rzeczy fajnych zrobić. Straciliśmy naprawdę dziesiątki milionów złotych. Nie kupuję informacji, że nie mamy pieniędzy. My też jesteśmy bardzo biednym samorządem, bardzo biednym, chyba jednym z najbiedniejszych gmin w województwie opolskim, a mimo to udaje nam się wiele rzeczy zrobić. Ale być może to jest moja wina, bo ja jestem czasami zbyt ambitny. Tak zostałem wychowany, że jeżeli zostanę powołany na jakieś stanowisko, to po prostu daję z siebie wszystko i ciężko pracuję na to, żeby później móc sobie spojrzeć w lustro i radni również, że zostawiliśmy coś po sobie. Takie gorzkie słowa na koniec, ale tak to czuję i tak to odbieram. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś wolne wnioski? Może po kolei. Takie będzie po kolei. Pan radny Lenartowicz Władysław. Panie wójcie, wspomniał pan tutaj o tych mostach. Brakło mi tutaj, nie wiem, mostów w Boboluszkach. Romek już na pewno to podejmie. Ale i też chodzi o most w Jechowicach, bo nie wiem tam partnerem kto będzie dla nas, bo tu rozumiem to jest województwo i to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Branicach. W Dzierzkowicach wiadomo, że wójt się przyznał i to będziemy my partnerem dla tego mostu, a w Jechowicach co jest? No, pan Romek nas bombarduje, nasz kolega już tyle lat z tym mostem, że ja już nie mam siły do niego. Dziękuję bardzo. Zrobimy tak jak zawsze we wnioskach. Po kolei będę prosiła panów o prezentowanie swoich wniosków, a potem na końcu pana wójta, żeby się do tego odniósł, bo przygotowuję sobie. Bardzo proszę pan radny. Bardzo proszę. Panie wójcie, jeszcze jest jeden temat taki. Mówimy tu o tych śniegach. Ja rozumiem, chodzi o parkingi. Nie mówię tam, bo my też mamy problem z odśnieżaniem, gdzie stoją auta, nie damy rady odśnieżyć, ale żeby chociaż zabrać ten śnieg z tych głównych, wiecie, z tego przejazdu. Dzisiaj byłem świadkiem na przykład przed przychodnią, no kobieta na schodzikiem nie umiała dojść, mówię tym naszym, no śniegu mamy tyle, nim się nie da, no bo nawet jak przyjedzie pług i z jednej strony zepcha na drugą, za chwilę on wraca z powrotem. Jego najzwyklej w świecie trzeba by załadować i przewieźć gdzieś, chociaż kawałek gdzieś dalej, żeby chociaż te główne trakty, słuchajcie, nie oszukujmy się, nie odśnieżymy tam, gdzie auta stoją, bo tego się nie da fizycznie, ale żeby chociaż te tutaj dojazdowe. Druga rzecz jeszcze jedna, która tutaj się nasuwa, to jest na przykład zjazdy. Tutaj na przykład, czy to będzie z 1 maja, czy na zakręcie koło willi. Mówimy o rozjazdach. Pług z głównej drogi zepchał nam na to, wiecie, na ten rozwidlenie, czy na tym. I najzwyklej w świecie, no nie wiem, jakby tylko to zebrać i przewieźć parę metrów, żeby udrażniać to, bo ja nie oszukujmy się, nie da się rady wszystkiego zrobić. I tutaj fakt, że tu, co wspomniał wójt, chwała, że jest Gatner, bo ratował też nas, nie w tym roku, ale wcześniej, że mimo, że nie była to droga gminna, ale wysłał pług, żebyśmy mogli z węglem przyjechać, no bo nie było szans, żeby jej posypać, nie patrzył na nic faktycznie od siebie to i to piękne. I faktycznie tutaj jest jednak przedsiębiorca z danego terenu, to jest przedsiębiorca z danego terenu i on to czuje klimaty. Także prośba taka. Dziękuję bardzo panie radny. Proszę bardzo pan radny Antosz Czyszyn-Józef. Dziękuję. Ja mam takie pytanie odnośnie przystanku w Łodzinie na górze. Składałem interpelację gdzieś około pół roku temu, no i ten przystanek dalej jest w stanie takim, jaki jest, jak każdy widzi, czy coś wiadomo na ten temat. To jest jedna kwestia. Drugie moje pytanie to jest takie, mianowicie było coś wspominane na temat mostu naszego szkolnego do szkoły, że przejmie go Odwód Polskich z czasem gmina. Czy też coś już na ten temat wiadomo? I trzecia kwestia, też bym odnośnie tych mostów, jeżeli już tak mowa o mostach, to żeby po prostu zlecić ekspertyzę dla Wód Polskich stanu jakości mostu głównego przez naszą miejscowość, bo no,
ja tam nie jestem jakimś ekspertem, ale z tego co widzę, tak, ten główny filar, który podtrzymuje ten most, jest bardzo mocno podmyty i tam po prostu no, kwestia czasu, jak coś się wydarzy, nie? Żeby nie było tak, że nikt nie reagował, nikt tego nie widział. Nie? Już nie wspominając o tym, że tam po prostu zalegają jeszcze od czasu powodzi jakieś tam różne takie, no, zamulone jest i tak dalej, nie? Ale stopa jest bardzo mocno podmyta i tam po prostu, no, chciałbym, żeby była wykonana ekspertyza, żeby po prostu wiadomo było, co z tym pantem na przyszłość robić. No i jeszcze jedno moje takie pytanie, czy nie szłoby po prostu na tym wykonawcy odśnieżania po prostu jakoś tam, no, prośbę taką mam, żeby po prostu odśnieżył wjazd do szkoły przy zajezdnię konkretnie autobusową. No i pod remizą też strażacką, gdzie po prostu no, zalega jednak dużo śniegu, już nie wspomnę o ośrodku zdrowia tak samo, nie? Boczna uliczka też by się przydało przejechać przynajmniej raz dziennie. No ja nie mówię, że on tam źle robi, ale przejechałem się po wiosce, no śnieg leżał, grubo tego śniegu było, tam po prostu auta grzęzły i jak na poniedziałek do szkoły i tak dalej, to tak troszeczkę no, średnio to wyglądało. Ja rozumiem, że są główne drogi, no ale też jakoś inni ludzie też chcą dojechać. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Też mam prośbę do pana wójta, do powiatowego radnego, jak ktoś odśnieże i do województwa, czy skrzyżowanie, czy co, kto pierwszy wystartuje, żeby jeden drugiemu nie zostawił, to było to śniegowe, bo to później idzie auto normalnie zniszczyć. I coś chciałem jeszcze powiedzieć, jak fest wieje, czy co, żeby jakieś zatoczki zrobić na takim ucinku drogi, na przykład my mamy Bobruszki Wysoka, co roku tam zawieje i dopiero zima się rozpoczęła, zrobić jakieś zatoczki, żeby jeden drugiego mijał. I jeszcze co chciałem powiedzieć, most Boboluszka najbardziej został poszkodowany w czasie 97-98 i nic z tego nie będzie robione. My mamy duże korzyść, bo przez Branicę mamy jechać do tej głównej drogi, mamy 20, tam i z powrotem 26 km. I jak nie szanować ten dar, co kiedyś postawili, tak samo drogę. Chciałem też ślicznie podziękować staroście z Brumowic, że kupa czasu odśnieża nam do nas, do skrzyżowania tu kopalni Segdowej, bo nieraz ten pług jedzie w pierwszej kolejności, żeby tylko ludzie do pracy, a tam ludzie do pracy nie mogą dojechać, bo kupa w Czechach pracuje, około 800 ludzi pracuje z naszej gminy. Naprawdę. Tak samo nieraz dziury potrafi sąsiedzi, starosta naprawiać, nawet pomóc nam, Polskiej. I trzeba to poszanować. I też nieraz trzeba wysłać ten sprzęt, żeby tam też pojechał. Naprawdę. I proszę z tym mostem, naprawdę z tym mostem poproszę, bo najbardziej został poszkodowany w czasie powodzi. Żeby go wszyscy uratowali, i mieszkańcy, i gmina, bo nie wiadomo, co by było z tym mostem. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Tadeusz Sega. Panie wójcie, jakie firmy będą nam ten węgiel dostarczać z naszej gminy i do radnego powiatowego? Na odcinku drogi powiatowej między Włódzką a skrzyżowaniem Niekadzielickim jest taka topola całkowicie sucha, uschnięta. I to jest naprawdę, strach mi się pod nią przejeżdżać. Dziękuję bardzo. No akurat tutaj jest tak, się złożyło, że tutaj pan radny Tadeusz Krupa też chciał zabrać głos, więc jednocześnie będzie mógł się odnieść do tego, co pan Sęga powiedział. Bardzo proszę, daj głos pan radny powiatowy Krupa, ale za chwileczkę, może to potem wrócimy. Proszę o włączenie mikrofonu, panie radny Kowalczyk. Bo jak już tutaj kolega powiedział o tej topoli, chodzi o tą drogę z Włodzienina, jak już jest na górce koło kościoła. Czy te topole będą wycinane przez powiat? Dziękuję bardzo. I teraz proszę o zabranie głosu pan radny Tadeusz Krupa. Bardzo przepraszam, ja szybko muszę, bo wzywają mnie inne obowiązki, ale jeżeli są jakieś sprawy powiatowe, to bardzo proszę, jeżeli są inne rzeczy, to telefon każdy z Państwa ma, dzwonicie o różnych sprawach odnośnie akcji. Ale tutaj myślę, że są Pani radny dwa pytania, więc bardzo proszę o odniesienie się. No. Jest bardzo dużo na temat współpracy. Ale tutaj nie. Na temat współpracy wójta i starosty, to bardzo przepraszam, ale to jest poziom wyższy, wykraczający o wiele zwykłego powiatowego. To już jest sprawa dżentelmeńska. Natomiast sprawy czysto powiatowe. Krótko mówiąc, odnośnie ośnieżania, nie zgodzę się z tym, że jedzie ten sam. Pamiętam niedawno, nie były przetargu, ale była też oferta. Jesteśmy pełni zachwytu, jeżeli chodzi o wykonanie usług przez pana Gartnera. Przez ostatnie dni
nie patrzyłem na nikogo, też pomagałem. Wyciągaliśmy samochody, wsypaliśmy i to nie było o 12, o 14, tylko nawet w nocy. Ale zawsze na telefon odpowie i tak dalej. Tym bardziej starostwo kierowało się jedną zasadą i to już tak od lat. Jeżeli w gminie Branice, i to Pan się zgodzi, jest ten sam oferent, nie szukamy innego, tego samego. A dlaczego? I tutaj jest mały, no nie wiem, może źle się przesłyszałem. Nie może być tak, że ten sam oferent na gminnych drogach odśnieża, a na powiatowych podnosi pług. No przecież jest ten sam oferent. Także z tym się nie mogę zgodzić, chyba że na drogach wojewódzkich. Odnośnie topól, to co Pan powiedział. Trzy przetargi na topole. Problem polegał tylko na, chodzi o tą drogę w Głubczyce, tutaj w Łodzieni, w kierunku Niekazanic. Trzy przetargi według kolejnych etapów przechodzą. I to nie tylko jest droga w gminie Branice, tak samo Baborowie, okolice Opawic i tak dalej. Ale problem z tym, że nie było firmy, która by się zgodziła i za jaką cenę. Bo to jest problem nie tylko wycinki, co dalej zrobić z tym drewnem, żeby to się jakoś opłacało. Parę drzew zostało usuniętych i to jest, nie mówię w kolejce, ale to jest priorytet. I to jest zarządzający dróg, żeby to zrobić. Ja pamiętam sesję Rady Powiatu, uwagę na dziury, na to wszystko, jakie są, jaki jest stan dróg i tak dalej, ale zwróciłem uwagę, są unijne na nawierzchnię, ale nie ma na tym, co jest nad powierzchnią. Już nie będę mówił o moim nasadzaniu krzewów z boku zamiast drzew. To zostało ucięte, bo ekologia i tak dalej. I tutaj, gdybyśmy pozyskiwali środki z ochrony środowiska zewnętrzne, to można byłoby zrobić jedną i drugą sprawę. Jeżeli chodzi o to pole, czy to będzie na drodze przy Niekazanicach, z Żabotką, bo wiem też, że jeżdżą do szkoły, czy na godzin, ja tę sprawę naprawdę pilotuję. A szczegółowe informacje udzielę, jak będę na spotkaniu z starostą. Dziękuję bardzo. Jeżeli coś do powiatu, to proszę bardzo. Ja tylko krótko powiem, chciałbym podziękować za to, że gmina Branice złożyła akces do kolejnej edycji turnieju samorządowego. Wszystkie samorządy wyraziły taką chęć, żeby się spotkać, rozmawiać, nawet jeżeli są jakieś nieporozumienia, to jest właśnie czas na spokojnie porozmawiać, wyjaśnić. Musimy się spotykać, musimy rozmawiać. Mamy te same problemy i też powiem, no nie zgodzę się, że starostwo stało się drugim czy urzędem gminy Głubczyce pod jednym warunkiem, że w chwili obecnej korzystamy z lokum, bo starostwo jest remontowane i już wkrótce będzie oddane do użytku. Może wtedy, co niektórzy zmienią, wrażenie, że to jest drugi urząd w Głubczyce. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, głos pan radny Lenartowi. Jeszcze chciałem podziękować panu Tatkowi. Kiedy dzwoni w imię mieszkańców, zawsze ma czas, odpowie, zadzwoni. Nigdy nie było problemu, żeby pan Tadek nie zadzwonił. Nawet w nocy, nieraz czasami coś pilnego mam, zawsze odzwoni. Dziękuję ślicznie w imię mieszkańców, panie Tatku. Dziękuję bardzo, panie. Czy są? Dziękuję bardzo panie radny powiatowy za przybycie na dzisiejszą sesję. Proszę bardzo, oddaję głos pan radny Wojciech Huchla. Czyli tak, z tego dzisiaj wiem, że w sprawie dróg do pana Andrzeja, tak? Wójtowi głowy nie zawracać. Dobra. Druga sprawa. I to co pan powiedział, ja jestem na etapie opracowywania kosztów ponoszonych przez samorząd na utrzymanie poszczególnych rad gmin. My wychodzimy z tym jak biedaki. I trzecia sprawa, odśnieżanie, to już sygnalizuję panu Andrzejowi. Ulica Szkolna wzdłuż muru zakonnic. Jak jedzie, cały śnieg zgarnie na ten wąski chodnik. Wszystkie dzieci i kto idzie musi iść środkiem ulicy. Ale to jeżeli, panie Andrzeju, mamy na ten temat rozmawiać, ja poproszę od pana telefon i będziemy w kontakcie. Amen. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Panowie radni, bardzo proszę, oddaję głos panu wójtowi. Panie Romku, niestety pan Tadek wyszedł. Bardzo żałuję, bo znowu pan powiedział o odśnieżaniu drogi, znowu pan nie powiedział, że to jest droga powiatowa i mostu. To jest droga powiatowa.
Proszę zawsze to precyzować, bo czuję się z tym niezręcznie. Jak mnie mieszkańcy pytają, że pan nas atakuje, że nie odśnieżamy dróg. To jest droga powiatowa, proszę to zawsze mówić, bo pan często dziękuje powiatowi, ale proszę też mówić, że nie odśnieżyli drogi powiatowej, dobrze? Na przyszłość, bardzo proszę. W temacie mostu na Boboluszki. Pani starostka została zaproszona na spotkanie w kwestii dofinansowania ewentualnego na remont, budowę mostów. I co należało do mnie, to zrobiłem. Nie wiem, czy jest jakikolwiek odzew. Ze strony czeskiej słyszę, że starostwo powiatowe się z nimi nie kontaktowało, w związku z tym myślę, że tego odzewu nie ma. Proszę sobie to wyjaśnić ze starostwem powiatowym, podziękować im ewentualnie za pracę w tym temacie, panie Romeczku. Jeżeli chodzi o Wiechowice i ten most, na szczęście to jest remont, a remont obejmuje umowa polsko-czeska. W związku z tym stroną remontującą są Czesi, utrzymującą to bieżące utrzymanie i to podciągają pod bieżące utrzymanie. Nie musi być pozwolenia na budowę, chwała Bogu, i wkładu własnego innej instytucji. No mamy problem z tym śniegiem na parkingach i na chodnikach gigantyczny. Nie mamy im czym wywieźć, bo my nie mamy sprzętu. Oprócz samochodu gminnego wszystko to jest łopatowanie. W związku z tym, jeżeli prosicie mnie o to, to uświadomcie sobie, że tę brygadę remontową, która kafalkuje, maluje, będę musiał ściągnąć do tego, żeby oni łopatami coś odsunęli. Nie mamy po prostu sprzętu. Nigdy nie kupowaliśmy. Bardzo żałuję, bo rok temu byliśmy na takim, zastanawialiśmy się nad zakupem traktorka z pługiem i z takim siewnikiem do posypywania soli na chodniki, dedykowany na chodnik. Wtedy on kosztował 130 tysięcy, nie trzeba było ogłaszać przetargu. Mieścił się w progu. I w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z panią skarbnik, że koniecznie musimy taki traktorek kupić w nowym roku budżetowym. I zadzwoniłem do znajomego, który sprzedaje takie traktorki. Powiedział mi, że z 130 cena poszła do góry na 200 tysięcy. Ten sam ciągniczek w przeciągu niecałego roku kosztuje już 200 tysięcy. Ale też uważam, tak jak wy, że my musimy mieć taki ciągniczek. Musi być ciągnik, który odśnieża chodniki i który posypuje, który może gdzieś tam nabrać ten śnieg, załadować na przyczepkę z tą malutką i sobie wywieźć. Także bardzo bym chciał, żeby gdzieś tam w przyszłym roku się znalazły na to środki. Będziemy rozmawiać z panią skarbnik na ten temat. Panie Jusku, to bardzo proszę, żeby pan w tym temacie tego przystanku mostu kontaktował się z Andrzejem. Andrzej przypilnuje, żeby gdzieś tam to poprawić, jeżeli chodzi o odśnieżanie. Most główny we Włodzieninie, ja obawiam się, że ten most główny we Włodzieninie nie jest Wód Polskich, bo mam wrażenie, że chodzi o ten most na drodze powiatowej, tylko właśnie starostwa powiatowego. I jeżeli pan będzie chciał, żebyśmy napisali interpelację, to Kasia pomoże chętnie w temacie ekspertyzy czy jego stanu, bo podejrzewam, że starostwo robi takie przeglądy mostów i na pewno mają jakiś dokument, który mówi o stanie tego mostu. Ale też się mogę mylić, może to jest most Wód Polskich, tutaj nie wiem, dywaguję. Nie wiem, co jeszcze mieliśmy tutaj. Firmy, które będą węgiel. Wysyłamy do wszystkich, radny Tadeuszu. Mam nadzieję, że jutro będziemy wiedzieli, kto będzie tym operatorem. Kryterium oczywiście jest cena, waga certyfikowana i monitoring na tym placu, gdzie jest węgiel. Panie Wojtku, bo też wyłapałem ten temat tych kosztów Rady Gminy. Proszę też pamiętać o radach powiatu, nie tylko o radach gminy, tylko o radach powiatu. Tak podpowiadam też, nie, żeby tak retrospekcja szeroka była już w tym temacie. I co jeszcze? Aha, ten most szkolny jeszcze, pan Józek. No, to jest nasz most, panie Józku. Wiemy, że mamy mało czasu, żeby go wyremontować. Będziemy na niego się szukali środków, tak jak już mówiłem, jest priorytetem, bo prowadzi do szkoły, ale tam trzeba budować nowy most. Tam nie będzie, tam ten po prostu most nie możemy już wyremontować, bo tam nawet nie ma chodnika na tym moście, a musi być chodnik, do którym dzieci chodzą do szkoły. Także tutaj no, czekam z wyzwanie w najbliższych latach. Ja nie wiem, czy sobie jeszcze coś pominąłem, chyba nie. Proszę mnie poprawić. Dziękuję bardzo. Ja tutaj z tego, co miałam zapisane, to raczej na wszystkie pytania pan odpowiedział. Panie wójcie, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Lenartowicz. Co chciałem powiedzieć. Drogi gminne, to jak zima się zaczęła, to my sami szufrowali społecznie. Dopiero w piątek, 12 czy 11 godzina przyjechał pług gminną drogę odśnieżać. Piątek. A jedna wcale do Krawczyka droga wcale nie była odśnieżana. My wszystko ręcznie łopatem odśnieżali. Wszedłem do wójta przed odśnieżaniem. W pierwszej kolejności jest droga główna. Dobra.
I tak to się odbyło. A most, nieboszczyk Kozina, starosta, chciał przekazać do gminy. Mówię, przyjdę, byście się śmiali. Bo nie jedno pieniądze, na ile rzeczy dajemy, nie ma problemu. Dla nas już byśmy zapomnieli o tym moście. Ale nie, nie da rady. Pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, jeszcze oddaję głos panu wójtowi. Panie Romku, bardzo niesprawiedliwy dla mnie, bo ja mam wrażenie, że ja mam być karany za to, że jestem pracowity. I my jesteśmy pracowici, jesteśmy operatywni. Jeżeli ktoś sobie nie potrafi poradzić z tym mostem, to czemu my mamy być wszyscy karani? Bardzo chętnie go przyjmiemy, jak tutaj wszyscy siedzimy, ale wyremontowany most. Bardzo chętnie przyjmiemy. Przejęliśmy drogę Wysoka Branice, która będzie budowana w przyszłym roku. Mamy wszystko przejmować, panie Romku? Jest pan bardzo niesprawiedliwy, panie Romku. Naprawdę w tym temacie. Proszę dzwonić do Andrzeja, jeżeli mowa o drogach gminnych. Andrzej będzie pomagał. Wójt Baca ma 300 metrów drogi gminnej, którą sobie sam łopatował, bo wstyd mu było, by pług do niego jechał. Zabroniłem panu Tomkowi do mnie jeździć. Sam sobie ją łopatuje, tę drogę. Bo wiem, że inni mieszkańcy mają podobny problem. W związku z tym ja też sobie potrafię złopatować tę drogę. Odśnieżyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy tutaj chciałbym przekazać tutaj radnym jeszcze raz przypomnieć, że będzie informator teraz Breński. W każdym informatorze breńskim z tyłu będzie mapka gminy Breńce, które będą kolorami ładnie zaznaczone drogi powiatowe, drogi gminne. Rzeczywiście to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo potem no tutaj tak jak obrywamy wszyscy po kolei, że droga, tam nieodśnieżona droga, tu nieodśnieżona. Musimy pokazywać naszym mieszkańcom naprawdę, które drogi są do naszej gminy należą, które są objęte odśnieżaniem. Nie możemy też odpowiadać za wszystkie drogi i te nieodśnieżane. Bardzo proszę pan radny Wojciech. Króciutko, panie wójcie, z panem nie zaczynam po tym odśnieżaniu, bo byłbym bez szans. Wracam do tego jednego, sygnalizuję już teraz. Zaczyna się nowy rok. Najprawdopodobniej zostały podpisane nowe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ośrodek zdrowia działa 2-3 razy w tygodniu, od godziny 3, od pół do 4 do 6. W dalszym ciągu szwankuje dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Rozmawiałem z siostrami. Na dzień dzisiejszy dentystka będzie urzędować wtorek, środa, czwartek od godziny 16. Ale podstawowa opieka zdrowotna leży pod psem. Kiedyś było 3 lekarzy. Nie było problemów z pobieraniem materiałów do badań. Ja wyciągnę znowu, jak tylko będzie sprawozdanie tej spółki z wykonania budżetu za rok ubiegły, znowu ja jestem pewien, jeżeli w pierwszym roku ta spółka miała 10 tysięcy zysku, w drugim roku miała 40 tysięcy zysku, teraz będzie miała 80, to tylko kosztem dostępu do lekarza. I bardzo bym prosił pani przewodnicząca, żeby komisja, to chyba rolna w tym swoim harmonogramie, zastanowiła się i jeżeli ma być posiedzenie w sprawie zdrowia, jest w planie komisji, to żeby na to posiedzenie zaprosić właściciela tej spółki, zaprosić dyrektora szpitala, jak to wygląda, niech to będzie posiedzenie komisji kompleksowe. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Bardzo proszę, pan Maciej, radny. A ja chciałem się odnieść do wszystkich ludzi, tych, co im nie pasuje, to odśnieżanie. Ja znam akurat Tomka z dobrej przyjacielskiej stopy, współczuję tu panu wójtowi i panu Andrzejowi za te telefony i wszystko, bo do mnie też dzwonią zawsze. Nie dzwonię, a staram się jakoś usprawiedliwić tego wykonawcę tej pracy. Chciałbym, aby ta osoba, która ma największe roszczenia, przejechała się na 2 godziny tak z panem Tomkiem. On tam miejsce znajdzie, jak chce, niech do mnie zadzwoni. Ja mu to miejsce tam załatwię w tym aucie. Niech przez 2 godzinki sobie z tym panem Gattnerem pojeździ, zobaczy, jak to jest ciekawie przejechać się przez takie zaspy takim samochodem. To będą wrażenia i to duże. Gwarantuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Bardzo proszę, pan radny. Jeszcze, bo tam Romek wspomniał o rolnikach, że pomagają. Oczywiście, że tu też możemy liczyć, bo tak samo dzisiaj słyszę, że z Niekazanic jechał Jasiu, tam gdzieś odblokowywał w Niekazanicach, bo często też tam grzęzną ludzie na trasie Niekazanice na Siedle. Nie? Też taki jest newralgiczny punkt, także możemy się opierać na tych, czy Cesie Glapa, czy mówiłeś od siebie, także to jest też duża pomoc, nie? Tu i w takich tych można nawet i wiadomo wynagradzać w taki czy w inny sposób, bo to są sytuacje, to są takie piki, sami widzicie, już za chwilę, za 2-3 dni ma przyjść odwilż, nie?
I to taka mocna, też nie wiemy, w którą stronę pójdzie. A teraz, co nas tutaj przywiało, no to to też po 20, nie wiem, czy nie więcej tego śniegu przyszło. No i no pytanie jeszcze zasadnicze, czy wrócimy w tej chwili po sesji do domu, bo tego też nie wiemy. W związku z tym, że już widzę, nie ma chętnych, nie ma wniosków, ja chciałabym, myślę, że w imieniu wszystkich radnych też podziękować panu wójtowi za ten cały rok. Brawa dla pana wójta. Oczywiście, tak jak pan wójt zawsze podkreślał, nie miałby tego, gdyby nie ekipa, gdyby nie pracownicy, gdyby nie pani skarbnik. Czyli wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Brańce składamy serdeczne podziękowania za pracę, za wysiłek, za pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje. Życzymy panu wójtowi, sobie i wszystkim mieszkańcom nam tutaj, mimo tak ciężkiego roku, żeby ten przyszły rok może uda się gdzieś też pozyskać jakieś pieniążki, żeby też nie był gorszy od tego. I korzystając z okazji, wszystkim mieszkańcom państwu tutaj chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Zdrowych, radosnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku, do siego roku. Jeszcze pan radny Lenartowicz Władysław. Wspomniał, słuchajcie, mamy 8, zresztą to wspominał wójt, nie? Tak, stycznia. Mamy kolędy, to wiadomo, że to się płaci, nie? To w Bazylice, tak jakby kiedyś były Golce, tak samo to Zakopower, to gmina organizuje, także mi się wydaje, że też profesjonalnie, bo to też do tego podchodzi, się daje. Warto, zapraszamy serdecznie. Kto widać, że panie wójcie, no bilety fajnie się tam rozchodzą, bo patrzyliśmy, jak to tam wygląda, także jeszcze mało co... No jeszcze mało co, no gdzieś, może już mniej. Także naprawdę, co się organizuje... Także zapraszamy na koncert Zakopowera i jeszcze tutaj w imieniu pana wójta, organizatorów. Przechodzimy zatem teraz do punktu 21 sesji. W związku z wyczerpaniem punktu porządku obrad zamykam sesję Rady Gminy Branice. Dziękuję wszystkim za przybycie.